momencik, bo jest problem z jednym tabletem. Ale to jako pierwsze będzie kworum chyba wyświetlone. Czyli nic innego tam się chyba nie wyświetli, nie? Jest otwarcie. Nic.
Za wcześnie, panie Bogdanie. Bo przed otwarciem nie powinno jeszcze nie kworum. No. No nie, to ja już też w takim razie. Panie Bogdanie, proszę to wykasować, żeby to było chronologicznie po kolei, tak jak to ma być. No to już jest kwestia subiektywnego odczucia. Czy wszystkie urządzenia są czynne, sprawne? Szanowni Państwo, otwieram 5. sesję Rady Powiatu Rodczycko-Sędziszowskiego. Bardzo proszę Państwa o powstanie. Bardzo proszę o uczczenie minutą ciszy śmierci pana Jana Olszewskiego, premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. I serdecznie witam na dzisiejszej sesji. Witam pana Andrzeja Czocharę, przewodniczącego oddziału NSZZ Solidarność w Ropczycach. Witam panią Wiolettę Walczyk-Weselak, przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Ropczycach. Witam pana Edmunda Janowskiego, prezesa oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ropczycach. Witam panią Barbarę Ciurko-Malik, doradcę w projekcie Liderzy Kooperacji. Witam pana Ryszarda Filipka, wójta gminy Iwierzyce. Witam serdecznie panią Beatę Wiśniewską, przewodniczącą Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. Witam pana Józefa Bajora, przewodniczącego Rady Gminy w Ostrowie. Witam pana starszego brygadiera Jacka Roga, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Witam pana Jacka Posłusznego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Witam pana Mirosława Leśniewskiego, dyrektora ZOS w Ropczycach. Witam panią Monikę Kwietniewską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Witam panią Agnieszkę Ochał, dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach. Witam panią Halinę Krysę, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudzie. Witam pana Marcina Brzozowskiego, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie. Witam panią Grażynę Baran, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach. Witam pana Jana Flisaka, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Małopolskim. Witam panią Agnieszkę Mazur, dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Ropczycach. Witam panią Sabinę Kolbusz, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim. Witam pana Mariusza Pilcha, dyrektora Zespołu Szkół w Ropczycach. Witam pana Jerzego Mytycha, dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego. Witam panią Marzenę Jakubek, dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach. Witam panią Agnieszkę Nazimek, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach. Witam panią Izabelę Pawłowską w zastępstwie dyrektora Międzyszkolnej Bursy w Ropczycach. Witam serdecznie pana Władysława Antosa, przewodniczącego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koło w Sędziszowie Małopolskim. Witam serdecznie
wszystkich dyrektorów wydziałów starostwa na czele ze starostą panem Witoldem Darłakiem i wicestarostą panią Bernadetą Frysztak oraz panem Andrzejem Bączkowskim, etatowym członkiem zarządu. Witam także pana wójta Wielopoleszczyńskie, który w międzyczasie się pojawił, nie zdążyłem wcześniej tutaj sobie odnotować, pana Marka Tęczara. Witam panią Elżbietę Wojtasik, sekretarza powiatu, witam pana Jacka Worowskiego, skarbnika powiatu, witam panią mecenas Bernadetę Safin-Wielis, witam pana mecenasa Józefa Gudykę. Serdecznie witam przedstawicieli mediów, ale równie serdecznie witam wszystkich radnych powiatu Robczycko-Sędziszowskiego. Szanowni państwo, przystępujemy teraz do stwierdzenia kworum. Zgadza się. Trzy osoby jest nieobecne, czyli na... Nie poszło? No komu? Ja też nie, bo ja bym był najbardziej podejrzewany chyba, ale siedzę w takiej odległości, że nie mam takiej możliwości, żeby cokolwiek tam zdziałał. Zgadza się, tak? Zgadza się. 16 obecnych. Proszę państwa, państwo otrzymaliście drogą elektroniczną porządek obrad. Jeśli nie ma przeciwwskazań bądź też wniosków w zakresie tego porządku obrad, bardzo proszę, przystępujemy do głosowania nad porządkiem. Thank you.
No jest, po kolei się pokazują. To jedno, ale jak kliknąłem, mi się wyświetliło mnie to. Kliknij to. No możesz kliknąć. No. Pięć. Na razie pięć osób potwierdziło. Udział w głosowaniu. No, nie ma, no właśnie. Nieobecnie 2, 9 brak głosu. Normalnie, tak? Dobrze, proszę Państwa, no musimy zarządzić, ponieważ tutaj pan Bogdan, informatyk, musi się skontaktować z firmą, która to wszystko nam instalowała. W sposób normalny, poprzez podniesienie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad, który został przedstawiony? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Także nie widzę. Czyli 16 osób, wszyscy obecni, zagłosowali za przyjęciem tego porządku obrad. 16. Szanowni Państwo, ja jeszcze poza porządkiem tutaj pozwolę sobie poinformować Państwa o takiej dla mnie osobiście niefajnej sprawie. Odchodzi od nas były jeszcze komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, wieloletni, bo najpierw pełnił funkcję wicekomendanta, natomiast kilkanaście lat ostatnich jako komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Jacek Róg. Bardzo chcielibyśmy tutaj w stosunku do
pana komendanta skierować kilka słów. Ja osobiście bardzo to przeżywam, ponieważ pan komendant w czasie, kiedy pełniłem funkcję starosty powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, przez nas, przez nasz zarząd, przeze mnie osobiście, jego kandydatura była opiniowana, bo takie są zasady. Pozytywnie oczywiście, jednomyślnie zarząd wtedy zaopiniował tą kandydaturę i do tej pory współpracowaliśmy z panem komendantem. Nie było żadnych problemów. Ta współpraca naprawdę była dobra, na dobrym poziomie. I no, chcieliśmy mu podziękować za tą wielką. Nie mogę zrozumieć tej decyzji, ale no, siła wyższa. Nie cieszę się też, panie komendancie, z tej decyzji, tak jak tutaj starosta i pani wicestarosta na pewno, cały zarząd. Nikt się nie cieszy, że pani już odchodzi. Szkoda. No ale co możemy zrobić, prawda? Panie starosto, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Bardzo proszę. Panie komendancie, w związku z zamiarem przejścia na emeryturę czy zakończenia pracy na stanowisku powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, tutaj w imieniu myślę całej Rady, w imieniu zarządu i urzędu chciałbym bardzo serdecznie panu komendantowi podziękować. Ostatnią kadencję, którą miałem przyjemność, zaszczyt współpracować z panem komendantem, zastępcą, z Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach, no to była bardzo dobra współpraca, bardzo satysfakcjonująca i przynosząca wymierne korzyści. Ze statystyk, które były tutaj przedstawiane co roku przez pana komendanta, wyraźnie pokazywały, że ta komenda pod tym kierownictwem działała bardzo dobrze, sprawnie, perfekcyjnie, można by było powiedzieć. Nie tylko spełniała swoje obowiązki w zakresie niesienia pomocy poszkodowanym w różnych sytuacjach, pożarach, powodziach, wypadkach komunikacyjnych i innych, naprawdę pokazywała, że to zaangażowanie i tutaj komendanta, osób kierujących tą komendą, ale również i całej komendy wyglądało i funkcjonowało bardzo dobrze. Bardzo dziękuję panie komendancie, że miałem przyjemność z panem współpracować. Nowy etap w życiu, przejście na emeryturę, pan komendant 10 lat z tego, co tak zdążyłem sobie wyliczyć, pełnił. Zdaje się, że 10 lat i jeden dzień będzie, czy jakoś... Aha, wcześniej pełnił obowiązki komendanta, więc... Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy za tą współpracę, bardzo dziękujemy za zaangażowanie. No nie tylko na tej sferze właśnie niesienia pomocy jako Państwowa Straż Pożarna, ale po prostu jako również członek Ochotniczej Straży Pożarnej, bo pan komendant jest członkiem również Ochotniczej Straży Pożarnej w Nojnicy Dolnej i w Górze Ropczyckiej, no w kilku. Więc myślę, że ta dalsza przygoda w życiu z tą Strażą Pożarną będzie kontynuowana tutaj przez pana komendanta. I no takie realizowanie się w innej sferze, bo przecież komendant, no co będziemy ukrywać, jest osobą młodą. Młodą, tak. I na pewno jeszcze wiele tutaj zadań i wiele planów będzie realizował. Także bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zastępcy, czy następcy pana komendanta, czy następca równie dobrze będzie tą funkcję spełniał i wykazywał się tym takim dużym zaangażowaniem, nie tylko jako komendant, ale również jako człowiek, jako mieszkaniec tego powiatu. Panie komendancie, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
komendant jest za młody, żeby przechodzić na emeryturę, za silny i za przystojny. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja chciałbym w imieniu Klubu Samorząd i Gospodarka zgłosić oczywiście protest. Zbyt młody, zbyt przystojny, żeby przechodził na emeryturę. Co prawda mamy mniejszość, w związku z tym wiem, że zostaniemy przegłosowani, ale kolego komendancie, teraz już bardzo poważnie. Wszystkiego dobrego na tej nowej drodze życia. Dużo energii, dużo zdrowia, spełnienia wszelkich planów. Wszystkiego najlepszego, no i wierzymy, że jeszcze tą swoją energią nas tutaj będziesz zasilać i powiat, i całą naszą lokalną małą ojczyznę. Wszystkiego dobrego na nowej drodze. Zapraszamy do nas zawsze i z dużym szacunkiem i z wielkim uznaniem dla twojej pracy. No i prosimy o więcej. Proszę się nie wycofywać z aktywnego życia. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję. No, jestem zaskoczony takim przyjęciem, no, na stojąco. Bardzo jest to miłe. Nigdy nie jest odpowiedni czas na to, żeby odejść, żeby się pożegnać, ale takie jest życie. Życie zmienia się, ale się nie kończy i tak tutaj zostało powiedziane. Jak coś się rozpoczęło, też coś musi się jakby zakończyć, jakiś pewien etap. Faktycznie kończę służbę. Ale to, tak jak tutaj wszyscy podkreślają, myślę, że to jest jakiś kolejny etap w nowym życiu, tak można to powiedzieć. Decyzję oczywiście podjąłem sam o przejściu na zaopatrzenie emerytalne, na pożegnaniu się z mundurem. Jest to też decyzja, którą przedyskutowałem również i z rodziną, z małżonką. Tak podjąłem. No, my jako służba mundurowa mamy troszeczkę inne te przywileje i możemy troszeczkę wcześniej z tego skorzystać. No pewnie też jest to taka, można powiedzieć, sprawa, że również i inni oficerowie będą mogli awansować, zwolni się stanowisko. Także życzę też wszystkim oficerom, żeby też no, osiągnęli takie wyższe stanowiska w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach. Ja serdecznie dziękuję. 10 lat to naprawdę jest bardzo długi okres czasu. Ja to sobie no, jako honor odbieram i dziękuję, że dane mi było przez 10 lat pełnić funkcję na tak prestiżowym stanowisku. Jeżeli miałbym scharakteryzować moją komendanturę tak w skrócie, no to faktycznie 10 lat. Pierwsze lata 2009-2010 to powodzie, o których tutaj wszyscy wiemy, największe w naszym powiecie. Później sukcesywna wymiana sprzętu, samochodów ratowniczo-gaśniczych. Trzeba podkreślić, że ostatnie lata to duże środki finansowe dla jednostek OSP. Przypomnę, że w 2018 roku to ponad 1 100 000 złotych, które trafiły przez Komendę Powiatową, środki zewnętrzne dla naszych jednostek ochotniczych straży pożarnych. Cóż, tak powiedziałem, życie się zmienia, ale się nie kończy. Dodam jeszcze tyle, bo tak myślałem, co tu powiedzieć takiego najważniejszego właśnie z tej mojej służby i komendantury. Otóż myślę, że takim najważniejszym wydarzeniem to jest to, że w okresie, kiedy byłem komendantem, nikt ze strażaków, czy to ochotników, czy ze strażaków zawodowych, nie zginął podczas działań ratowniczo-gaśniczych, ani nie doznał uszczerbku poważniejszego na zdrowiu. Za to dziękuję Panu Bogu, opatrzności Bożej, że tak to właśnie dane było i cóż. Dziękuję Wam wszystkim, bo mówię, Straż Pożarna zawsze, czy to w tej kadencji, czy w poprzedniej, czy jeszcze w kolejnej, to mówię, drzwi były otwierane i wszyscy z chęcią pomagali. I to trzeba stwierdzić. I za to serdecznie dziękuję. Również dziękuję za to, że moja osoba też jakoś no, pozytywnie, myślę, jakoś tutaj wpłynęła na rozwój ochrony przeciwpożarowej, na to, na wspólne kontakty, na wspólne współpracę. Szanowni Państwo, ochrona przeciwpożarowa w powiecie ropczycko-sędziszowskim ma się dobrze. Także możecie być bezpieczni, mieszkańcy mogą się czuć bezpieczni. Serdecznie za to dziękuję. Jeszcze raz. Myślę, że do widzenia.
Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, a mianowicie informacja dotycząca działań w zakresie realizacji porozumienia liderzy kooperacji. I tu bardzo proszę panią Barbarę Ciurko-Malik, doradcę w projekcie, o prezentację. Dzień dobry, witam serdecznie. Barbara Ciurko-Malik. Dzisiaj reprezentuję Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Bardzo jestem Państwu wdzięczna za udzielenie mi kilku minut, myślę, bo nie chciałabym nadwyrężać Państwa cennego czasu i jak wiem też tematyki, która będzie bardzo szeroka i ważna tutaj w Państwa powiecie. Projekt, z którym dzisiaj przyjeżdżam w celu informacji tak naprawdę, dotyczy wypracowania i wdrożenia tak zwanego modelu kooperacji w obszarze wsparcia, pomocy społecznej, wsparcia osób z zakresu wykluczenia społecznego, ubóstwa na terenach gmin wiejskich. W całej Polsce realizowane są w odpowiedzi na konkurs Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 3 równorzędne projekty, które mają kilka etapów tak naprawdę. Pierwszy etap to jest taki teoretyczny i mający na celu wypracowanie założeń do tak zwanego modelu kooperacji, czyli współpracy różnorodnych instytucji, żeby po prostu efektywniej, bardziej skutecznie pomagać. Jestem bardzo wdzięczna tutaj Starostwu Powiatowemu Robczysko-Sędziszowskiemu i gminom Ostrów i Wieżyce za aktywne, chętne uczestnictwo podczas tej pierwszej części, która miała miejsce od właśnie końca marca 2018 roku. Teraz jest czas, kiedy po etapie przygotowania założeń do tego schematu tak naprawdę, jak efektywniej pomagać, czyli reagować na stare problemy w gminach wiejskich, osób potrzebujących i rodzin, ale w nowszy sposób. Jak to szczegółowo, nie będę Państwu teraz opowiadać, dlatego że to trzeba by było dużo, dużo więcej czasu. Natomiast Państwo tutaj z ramienia powiatu zostaliście zaproszeni do udziału w projekcie. Bardzo się cieszę, że to miało miejsce. Przyjeżdżałam tutaj do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i do właśnie gminy Ostrów i Wieżyce. Państwo, przedstawiciele instytucji powiatowych, chętnie uczestniczyliście w tych spotkaniach, gdzie zastanawialiśmy się, w jaki sposób efektywnie, systemowo można by pomagać w nowszy sposób. Cały ten pomysł będzie testowany po zaakceptowaniu teraz w marcu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w przyszłym roku, w tym roku i przyszłym roku, czyli przez 18 miesięcy. I stąd moja taka informacja, bo tak należy z racji projektu Państwu tylko przekazać te kilka słów. Państwo jesteście osobami współdecydującymi, angażującymi się. Państwo też, reprezentując różne instytucje, przeciwdziałacie i angażujecie się w pomoc po prostu konkretnym osobom czy rodzinom. To testowanie to będzie realne, takie są założenia, realna pomoc, czyli próba zrealizowania tej konkretnej pomocy osobom i rodzinom z terenów wiejskich. Problemy są różnorodne, to Państwo wszyscy wiecie, tutaj nie będzie chodziło o rozdawanie pieniędzy, tylko będzie chodziło o to, żeby zespoły gminno-powiatowe, które zostaną zaproszone do współpracy i przedstawiciele, Państwo być może, jeśli gminy, które uczestniczyły w projekcie bądź nowe, będą chciały uczestniczyć w testowaniu tego modelu przez te 18 miesięcy, więc będą zwane takie gminno-powiatowe zespoły kooperacji, które będą z założenia przy wsparciu wojewódzkim, czyli województwa podkarpackiego, przy wsparciu powiatowym, jak myślę, i przy wsparciu właśnie gminnym będą miały zadanie docelowo wymyślać, w jaki sposób i realizować tę pomoc.
tak jak mówię, no, ta pomoc i w jaki sposób to robić, to jest odrębny zupełnie temat i trzeba by było rzeczywiście dużo czasu. Nie mamy tej pewności, jakie gminy, jakie powiaty w drugim etapie będą uczestniczyć. Rekrutacja będzie końcem marca i początkiem kwietnia, więc daję Państwu tylko taką informację i zachętę, żebyście Państwo mieli na uwadze, że gdyby gminy Ostrów czy Wieżyce, albo bądź inne powiaty Ropczycko-Sędziszowskiego zechciały uczestniczyć, to jest potrzebna zgoda i chęć ze strony powiatu. Jednocześnie gratuluję, bo jest to powód tak naprawdę do gratulacji. Państwo jako powiat Ropczycko-Sędziszowski oraz gminy Ostrów i Wieżyce będziecie Państwo wyróżnieni też w publikacji, która jest przygotowywana, czyli jakby no informacja o tym modelu, w jaki sposób realizować, wdrażać, ponieważ ma być to system taki, który jako uniwersalny system ma wejść do na skalę całego kraju w gminach wiejskich. Czy tak będzie? Zobaczymy. Na razie to jest próba, test. Więc jakie korzyści? Korzyści na razie takie, że uczymy się na nowo współpracy międzyinstytucjonalnie i są przeznaczone fundusze między 47 a 60 tysięcy, trudno mówić jeszcze o takich szczegółowych kwotach, na przeznaczenie w danym zespole gminno-powiatowym na realizację różnych Państwa pomysłów, tych zespołów pomysłów w celu pomocy rodzinom i osobom. Więc jeśli chodzi o zaangażowanie, będzie konieczne rzeczywiście przez przedstawicieli instytucji, które zechcą współpracować w tych zespołach. Natomiast jak to będzie wszystko wyglądało, no zobaczymy. Natomiast uczulam Państwa, zachęcam oczywiście serdecznie do tego, żeby się Państwo radnych może zaangażować, jeśli będzie realizowany taki projekt, a to będziemy widzieć w kwietniu tak naprawdę. Także te kilka słów, nie zabierając Państwu czasu, życząc owocnych obrad. Pozdrawiam jednocześnie dyrekcji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie i dziękuję za udzielony mi głos. Dziękuję. Chyba, że jeszcze jakieś pytania, dziękuję ale bardzo. Nie wiem, czy... Może jakieś pytania? Jeśli byłyby pytania, to bardzo proszę. Tak, starałam się szybko, bo wiem, że Państwo macie jeszcze dużo punktów dzisiaj do omówienia. Chyba nie ma pytań, dziękujemy Dziękuję Pani serdecznie. Dziękuję Pani. Pani może oczywiście tutaj z nami być, ale nie ma takiego obowiązku, bo sądzę, że Pani będzie. Dlatego myśmy jest to mi bardzo miło, wprowadzili dziękuję. Na początku, żeby nie zabierać Pani zbyt dużo czasu. Dziękuję uprzejmie, ja oczywiście się oddalę, bo życzę Państwu owocnych obrad, nie będę przeszkadzała, ale dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy zatem do realizacji kolejnego punktu naszego porządku. A mianowicie 4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. Jako pierwszy projekt uchwały 4a w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczących Rady Powiatu do dokonywania czynności w zakresie podróży służbowej przewodniczącego Rady Powiatu. I krótkie wprowadzenie, to z mojej strony będzie, że w oparciu o przepis paragrafu 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu, Rada jest zobowiązana do wskazania wiceprzewodniczącego Rady, który będzie uprawniony do dokonywania czynności w zakresie podróży służbowej przewodniczącego Rady. W przedstawionym projekcie uchwały wskazany jest pan Stanisław Wrona, a w przypadku jego nieobecności pan wiceprzewodniczący Jarosław Broda. Czy są w tym zakresie jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych? Proszę przycisnąć odpowiedni kwadrat. Nie wyświetla się na głównym monitorze. Na tabletach również nie ma takiej ogólnej informacji. Nie ma wyników, tak. Głosowanie zostało dokonane, ale nie ma.
jest. Ja już. Proszę. Ja już tu mam. Wszyscy zagłosowali za wyjątkiem pana radnego Wiesława Rygla. To wszystkie pozostałe są. No bo możemy mieć problem, tych głosowań będzie dużo dzisiaj. I będzie cały czas problem. W związku z problemami zarządzam 10-minutową przerwę. Thank you.
wchodzi, a to jest średnia. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajęcie miejsc. Nie ma wszystkich jeszcze tutaj. Szanowni Państwo, przystępujemy do reasumpcji głosowania. A nie ma jeszcze jednego radnego, pana Drozda. Zaraz będzie, tak, to poczekamy jeszcze moment.
Czekamy jeszcze na jednego radnego. Tak, chwileczkę jeszcze, brak na sali jednego radnego, który za kilka chwil powinien się pojawić. Nie wytrzymał, właśnie. Przystępujemy do reasumpcji głosowania. Jest za 16, przeciw 0 i wstrzymujących się od głosu także 0, nieobecnych 2 osoby. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt porządku to projekt uchwały 4b w sprawie przyjęcia programu korekcyjno-edukacyjnego powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2020. Tytułem wprowadzenia, kto z Państwa tam będzie udzielał? Pani dyrektor Kwietniewska, bardzo proszę. Chciałam przedstawić, Szanowni Państwo, chciałam przedstawić projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu korekcyjno-edukacyjnego powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2020. Realizacja powyższego programu jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez powiat. Powiat ma obowiązek realizacji tego programu na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Projekt został opracowany i będzie realizowany w tym roku. Jest on finansowany z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego. Skierowany jest do pełnoletnich mężczyzn stosujących przemoc wobec osób najbliższych, do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy, osób, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu oraz narkotyków i innych środków odurzających, dla których będzie stanowił uzupełnienie terapii. Udział w programie jest dobrowolny ze strony tych osób. Program obejmuje 60 godzin dodatkowych spotkań grupowych, 2 godziny spotkań indywidualnych, diagnostycznych i celem programu jest psychoedukacja w kierunku zmiany zachowań typu przemocowego. Dziękuję bardzo. Nad kwestią tą obradowała Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych. Pan przewodniczący Piotr Bała, bardzo proszę o stanowisko komisji. Dziękuję. Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zadać pytanie w tej kwestii? Jeszcze? Nie widzę. Dziękuję bardzo, Pani Dyrektor. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Podaję wynik głosowania. Za 16 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt naszego porządku 4c w sprawie określenia zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2019 roku. Tytułem wprowadzenia także Pani Dyrektor. Tak, Pani Dyrektor Kwietniewska, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2019 roku. Powiat otrzymał na 2019 rok 2 426 527 zł z przeznaczeniem na 1 779 600 zł na zobowiązania dotyczące warsztatów terapii zajęciowej. Jest to kwota na 100 uczestników, 60 z warsztatów w Ropczycach i 40 w Wielopolu Skrzyńskim. Następnie kwotę 642 927 zł planuje się przeznaczyć na rehabilitację zawodową, które to zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy, w kwocie 60 tysięcy, 20 tysięcy na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, 40 tysięcy na przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. Na rehabilitację społeczną są to zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, kwotę 586 927 zł, w tym na kwotę 90 tysięcy na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, 16 tysięcy na dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 390 927 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 90 tysięcy na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się. Projekt niniejszej uchwały otrzymał również pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych na posiedzeniu 21 lutego 2019 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych również zajmowała się tą kwestią. Pan Przewodniczący Piotr Bała, bardzo proszę o stanowisko komisji. Również komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały, jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zadać pytanie w tej kwestii? Tak? Proszę bardzo. Pan radny Wiesław Rygiel, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado i Pani Dyrektor, prośba o informację, bo z tego programu wynika, że 100 podopiecznych skorzysta na warsztatach terapii zajęciowej. Ja mam pytanie tego rodzaju, czy ta setka to jest wystarczająca liczba miejsc, jeśli chodzi o warsztaty terapii zajęciowej, biorąc pod uwagę potrzeby powiatu. Według Pani oceny, czy zaspokaja to zapotrzebowanie, czy jest to jednak za mało i czy perspektywa jest taka, że powinniśmy zwiększać liczbę tych miejsc w warsztatach terapii zajęciowej, 60 plus 40, czyli 100. Tak. Jeśli chodzi o WTZ w Wielopolu, rozszerzyły się końcem roku o 10 uczestników. W Ropczycach mamy 60 i myślę, że to jest na tą chwilę wystarczające zapotrzebowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, przystępujemy do głosowania. Panie Przewodniczący, jeszcze wice chciała zabrać głos. Bardzo proszę. Proszę bardzo, Pani Starosto. No niestety mi się nie wyświetliło tu nic, dlatego niekoniecznie. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, chciałam jeszcze uzupełnić tutaj informacje dotyczące pytania Pana Radnego Wiesława Rygla. Oczywiście oprócz miejsc w warsztatach terapii zajęciowej mamy także miejsca w środowiskowych domach. Także i te pobyty w środowiskowym domu są oczywiście pokrywane koszt ich z dotacji rządowej. A tutaj powiat, jeżeli chodzi o warsztaty terapii zajęciowej, współuczestniczy razem z gminą w utrzymaniu mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej. Także są miejsca w środowiskowych domach i na pewno wszyscy mieszkańcy, którzy mają takie skierowania, znajdą swoje miejsce w nich. Dziękuję. Szanowni Państwo, reasumpcja głosowania po raz kolejny. Bardzo proszę o. Od
Odczytuję wynik głosowania. Za 16 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się także 0. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt naszego porządku to 4D w sprawie realizacji projektu pod tytułem Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Czwórka tak zwana w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Kwestią tą zajmowała się Komisja Budżetu, Finansów i Promocji. Pani wiceprzewodnicząca Marzena Cielec, bardzo proszę o stanowisko komisji. Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni, Komisja Budżetu, Finansów i Promocji wyraziła pozytywnie opinię w sprawie przedmiotowej uchwały. Dziękuję bardzo. Tytułem wprowadzenia jeszcze pan dyrektor Jacek Posłuszny, tak? Panie przewodniczący, szanowni państwo, w imieniu zarządu powiatu, Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach w odpowiedzi na konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie złożył wniosek na kwotę 5 272 064 zł, w której zamierzamy objąć wsparciem osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu ani w szkoleniu, i głównym celem tego projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób właśnie w tej grupie wiekowej między 18 a 29 lat. Chcemy formami wsparcia w okresie dwuletnim, ponieważ projekt jest realizowany, będzie realizowany w tym roku i w roku następnym, czyli w roku 2020. Zamierzamy objąć wsparciem ponad 500 osób przy wykorzystaniu form wsparcia takim jak staże zawodowe, jak prace interwencyjne, bony na zasiedlenie, udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej czy refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. Szanowni państwo, nabór wniosków był od 1 do 8 lutego, oczywiście złożony wniosek. Wniosek ten, o którym wspominam, został merytorycznie zaakceptowany 19 lutego i dlatego też w imieniu zarządu, w imieniu własnym proszę o przystąpienie do realizacji celu już zastosowania form wsparcia dla uczestników tegoż projektu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciał zadać pytanie w tej kwestii? Nie słyszę. Przystępujemy zatem do głosowania. Podaję wynik głosowania. Za 16, przeciw 0, wstrzymujących się także 0. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt porządku to projekt uchwały 4E w sprawie realizacji projektu pod tytułem Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim, piątka, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Komisja Promocji Budżetu i Finansów także zajmowała się tą kwestią. Pani wiceprzewodnicząca Marzena Cielec, bardzo proszę o stanowisko komisji. Stanowisko komisji, a więc Komisja Budżetu, Finansów i Promocji również wyraziła pozytywnie opinię w sprawie przedmiotowej uchwały. Pan Dziękuję. Dyrektor, tytułem wprowadzenia jeszcze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo.
oczywiście wykorzystując dobrodziejstwo środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego, realizując zadania zarządu, a zwłaszcza powiatowego urzędu i w imieniu zarządu powiatu ropczycko-sędziszowskiego, chcieliśmy uzupełnić ofertę dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. I tak jak tutaj zajmowaliśmy się wcześniej w projekcie i będziemy się zajmować osobami do 30 roku życia, tak chcieliśmy oczywiście pozyskać dodatkowe środki na grupę wiekową powyżej 30 roku życia i w odpowiedzi na konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy zamierzamy złożyć projekt na kwotę 1 382 000, w której to osoby, uczestnikami projektu będą osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bez roboty, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach. Dlatego też ta oferta, którą skierujemy do tychże osób, będzie polegać na możliwościach odbycia stażu u pracodawcy, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, udzielenie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy też refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa, bo rozpoczął się od 18 lutego tego miesiąca, tego roku i trwa do 1 marca, więc stąd też prośba o przyjęcie do realizacji, a zatem umożliwienie również złożenia tego wniosku w tym terminie, który jest skazany w instytucji pośredniczącej, jaką jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciał zadać pytanie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Podaję wynik głosowania. Za przyjęciem uchwały 16, przeciw 0, wstrzymujących się także 0. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt porządku to 4F. I może proszę państwa i 4G. To są dwa różne podmioty, ale kwestia dotyczy takich samych działań, które zostały bądź też zostaną podjęte. W związku z tym tytułem wprowadzenia proszę panią starostę Bernadetę Frysztak, żeby w jednym wystąpieniu ustosunkowała się do obydwu tych punktów. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, najpierw pragnę ustosunkować się i podać uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji międzyszkolnej bursy w Ropczycach. Podjęcie uchwały w ogóle o likwidacji szkoły lub placówki poprzedza podjęcie uchwały intencyjnej o zamiarze likwidacji, która stanowi podstawę do podejmowania dalszych czynności poprzedzających likwidację szkoły lub placówki publicznej wskazanych w artykule 89 ustęp 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, w tym powiadomienia odpowiednich podmiotów na 6 miesięcy przed terminem likwidacji oraz uzyskania opinii, pozytywnej opinii kuratora oświaty. Jeżeli chodzi o procedurę, to jest oczywiście przygotowanie przez Radę Pedagogiczną projektu zmian w statucie szkoły, ponieważ z taką uchwałę podjęła Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Ropczycach w intencji utworzenia w zespole szkół internatu szkoły, a w przypadku drugiego projektu uchwały również warsztatów szkolnych. Potem oczywiście zostały także podjęte działania i uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie szkoły. Przede wszystkim tutaj nasza dzisiejsza intencyjna uchwała Rady Powiatu dotycząca zamiaru likwidacji bursy i zawiadomienie o zamiarze tej likwidacji rodziców bądź prawnych opiekunów wychowanków. To jest także wystąpienie do podkarpackiego kuratora oświaty z takim zamiarem likwidacji oraz oczywiście wystąpienie o wydanie opinii w tej sprawie, opinii pozytywnej, zawiadomienie o zamiarze likwidacji związków zawodowych i właśnie podjęcie przez Radę tutaj uchwały w tej sprawie, uchwały intencyjnej.
I przepisy te stosuje się odpowiednio do placówek publicznych, a taką placówką jest Międzyszkolna Bursa. To jest w rozumieniu artykułu 2 punkt 8 przywołanej ustawy. Ja tylko przypomnę, że Międzyszkolna Bursa w Ropczycach została utworzona 1 września 2010 roku jako odrębna placówka oświatowa, która miała na celu i ma na celu zapewnienie opieki, jak również wychowania uczniom, wychowankom szkół i z terenu naszego powiatu szkół ponadpodstawowych, teraz również ponadgimnazjalnych, szkół także gimnazjalnych, teraz będą to również szkoły podstawowe, jak również uczniom, którzy pobierają naukę poza naszym powiatem. Kiedy powstawała bursa i takich miejsc docelowo dla wychowanków mamy 53. Przez ostatnie lata w międzyszkolnej bursie zamieszkuje coraz mniej wychowanków. W roku szkolnym 2018/19 jest to 22 uczniów, w tym 14 wychowanków uczęszcza do zespołu szkół, 4 wychowanków do liceum ogólnokształcącego w Ropczycach, 3 do zespołu szkół agrotechnicznych w Ropczycach i 1 uczennica uczęszcza do zespołu szkół nr 4 w Dębicy. Jak to się przedstawiało w poprzednich latach, to tutaj mam dane od roku 2015/16, to było 25 osób, w 2016/17 24 i w 2017/18 24 osoby. Międzyszkolna Bursa w Ropczycach jako samodzielna jednostka zatrudnia 4 pracowników pedagogicznych, wychowawców i boryka się niejednokrotnie z problemem kadrowym podczas usprawiedliwionej nieobecności wychowawców. I tutaj zarząd powiatu podjął decyzję o wszczęciu postępowania zmierzającego do likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 roku międzyszkolnej bursy i utworzenia w jej miejsce internatu przy zespole szkół, wskazując między innymi, że takie rozwiązanie znacznie usprawniłoby zarządzanie jednostką. Funkcję wychowawcy w internacie można bowiem powierzyć nauczycielowi, który posiada kwalifikacje do pracy w szkołach wchodzących w skład danego zespołu szkół bez konieczności posiadania kwalifikacji z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, które są wymagane w bursie i co znacząco ułatwiłoby ruch kadrowy, organizację placówki z uwagi na możliwość uzupełniania przez nauczycieli etatu w internacie. Tutaj jeszcze powiem, że jeżeli chodzi o uchwałę, dysponuję taką uchwałą, która numer 8 w roku szkolnym 2018/19, którą podjęła Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół imienia księdza doktora Jana Zwierza w Ropczycach i również są także zmiany w statucie, które przede wszystkim dotyczą kwestii, że uczniowie będą mogli z innych szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat, będą mogli uczniowie z poszczególnych gmin, ze szkół podstawowych, a także pobierający naukę poza powiatem będą mogli być przyjmowani do właśnie internatu. Mając na uwadze zmiany w prawie polegające na wprowadzeniu podobnych zasad funkcjonowania burs i internatów i reguluje to artykuł 107 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, uważam, że podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne, o co proszę również Wysoką Radę Powiatu. Powiem także, że do 31 sierpnia pani dyrektor Międzyszkolnej Bursy pełni funkcję dyrektora, a więc skończy się jej kadencja z tym dniem. Teraz drugi projekt uchwały w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach. Tutaj pozwolicie państwo, jeżeli chodzi o uzasadnienie, powiem, że utworzone 1 września z kolei 2002 roku Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach jako placówka oświatowa zapewnia między innymi uczniom zajęcia z praktycznej nauki zawodu.
ale w bieżącym roku reforma szkolnictwa zawodowego wprowadza szereg zmian mających na celu odbudowę prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach. Nowe rozwiązania uwzględniają mechanizmy włączania wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowaniu tego kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. To jest bardzo ważne. I wprowadzone zmiany przyczynią się do rozwoju szkolnictwa odpowiadającego potrzebom poszczególnych branż, zwiększenia wpływu pracodawców, firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na funkcjonowanie kształcenia zawodowego, promocji szkolnictwa branżowego wśród uczniów i ich rodziców. Od 1 września 2019 roku w oparciu również o artykuł 120 ustęp 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe praktyczna nauka zawodu będzie mogła być realizowana i może odbywać się przede wszystkim u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, którzy zapewnią rzeczywiste warunki pracy, a także w centrach kształcenia zawodowego. A więc tutaj prawo oświatowe z tą zmianą od 1 września po prostu nie wymienia centrum kształcenia praktycznego w tym zakresie. Ta praktyczna nauka zawodu, co jest bardzo ważne, może także odbywać się w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego. Centrum kształcenia praktycznego na dzień dzisiejszy, w chwili obecnej, organizowane są głównie zajęcia praktycznej nauki zawodu dla uczniów zespołu szkół w Ropczycach. I tutaj może przedstawię dokładne wyliczenia. Jeżeli chodzi o stan na 23 października 2018 roku, ten rok szkolny, to jeżeli chodzi o liczbę uczniów odbywających zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół, to jest dokładnie 215 uczniów i również 7 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Oczywiście w statucie jest także zapis, że naukę praktyczną będą mogli odbywać uczniowie innych szkół. Jak to się miało do tej pory w innych latach, w roku szkolnym na przykład 2016-17, zespołu szkół było 240 uczniów, ze specjalnego ośrodka 8 i zespołu szkół technicznych na przykład w Sędziszowie 25. W roku szkolnym 2017-18 zespołu szkół 216 uczniów, ze specjalnego ośrodka 3 i zespołu szkół technicznych 8. W 2018, jak już wspomniałam, na 19, 215 zespołu szkół i 7 ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Przypomnę jeszcze, że jeżeli chodzi o subwencje, to oczywiście subwencja jest na ucznia zespołu szkół, nie na ucznia, który ma praktyczną naukę w Centrum Kształcenia Praktycznego. Dla informacji jeszcze podam, że realizujemy jako powiat wiele projektów, które mają na celu poprawienie jakości kształcenia zawodowego i zwrócę uwagę na taki fakt, że są to projekty z zakresu działania 9.4, na przykład zawód z przyszłością, profesjonalny elektryk, czy na przykład silne partnerstwo, lepsze kadry. I bardzo ważna kwestia, że obecna reforma szkolnictwa zawodowego, jak również zalecenia Komisji Europejskiej, przede wszystkim tutaj wskazują na konieczność ścisłego powiązania kształcenia praktycznego, kształcenia zawodowego z lokalnym rynkiem pracy. Wszystkie projekty, które realizujemy, dotyczą dokładnej analizy rynku pracy i przede wszystkim wykazu zawodów deficytowych i w województwie podkarpackim, jak również w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Dążenie do jak największego upraktycznienia, które pojawia się teraz w związku z reformą kształcenia zawodowego, wynika z potrzeby realizacji właśnie zaleceń Komisji Europejskiej, sformułowanych w odniesieniu do polityki oświatowej w komunikacie w sprawie bezrobocia osób młodych.
I w wypadku Polski zalecenia te są, dotyczą m.in. zwiększenia dostępności przyuczania do zawodu i uczenia się poprzez praktykę oraz zacieśnienie współpracy szkół i pracodawców. A więc jeżeli chodzi o realizowane projekty, proszę Państwa, jak najmniej środków tutaj przeznacza nasz partner Wojewódzki Urząd Pracy na doposażenie pracowni zawodowych. Natomiast ogromne środki przeznaczane są teraz i adresowane do uczniów, którzy będą odbywać staże, praktyki na terenach zakładów pracy, przede wszystkim u pracodawców. Powiem jeszcze w kwestii zatrudnienia, to oczywiście proponujemy tutaj jako zarząd istnienie internatu szkolnego i warsztatów szkolnych przy zespole szkół. Przypomnę, że już mamy taką uchwałę Rady Pedagogicznej, jednogłośną tego środowiska. Również są to pewne wymogi związane z tak zwanym, popularnie mówiąc, podwójnym rocznikiem, na który też musimy być przygotowani jako powiat. Jeżeli chodzi teraz o zatrudnienie nauczycieli, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, to przepisy aktualnie obowiązującej ustawy Karta Nauczyciela nie zawierają odrębnej regulacji skutków przekształcenia placówek oświatowych przez przekazanie ich działalności innym szkołom lub placówkom. Tutaj korzystamy z kodeksu pracy, dokładnie z artykułu 23 prim, stosowanie którego spowoduje, że szkoła przyjmująca bursę stanie się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych i oni będą kontynuować zatrudnienie w szkole przyjmującej na dotychczasowych warunkach i to jest bardzo ważne. Dalsza kwestia, po przejęciu placówek oświatowych, po przekształceniu, szkoła przejmująca jako nowy pracodawca nie może wypowiedzieć stosunku pracy nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego z powodu tego przejęcia. Informacyjnie dla Państwa radnych powiem tak również, że nam jako zarządowi powiatu przede wszystkim zależy na podniesieniu jakości kształcenia i przede wszystkim chodzi tutaj, bierzemy pod uwagę dobro ucznia i dobro również wyposażenia i umiejętne wyposażenie go i w tą wiedzę ogólną, ale również i wiedzę praktyczną, zawodową. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o zatrudnienie na dzień dzisiejszy, to w naszych placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat, obecnie mamy 290 etatów pedagogicznych. Proszę Państwa, w naszych szkołach uczy się 2625 uczniów, a więc o tej trosce, jeżeli chodzi o jakość kształcenia, nawet świadczy średnia liczba uczniów w oddziale, wynosi ona 23. Powiat, proszę Państwa, otrzymuje subwencję w wysokości 28 581 276 zł. Do samych wynagrodzeń pracowników dopłacamy ponad 3,5 miliona złotych. Jak, proszę Państwa, można przeanalizować średnią wynagrodzeń nauczycieli w naszym powiecie, to pragnę powiedzieć, że ta nadwyżka w tych wynagrodzeniach wynosi ponad 1,5 miliona złotych. Nadwyżka wynagrodzeń wynika z godzin nadliczbowych, zastępstw, i na przykład w poszczególnych stopniach awansu zawodowego, jeżeli chodzi o nauczycieli stażystów, ta nadwyżka wynosi 52 434 zł. Nauczycieli kontraktowych 217 782 zł. W przypadku nauczycieli mianowanych 401 864 zł. I w przypadku nauczycieli dyplomowanych to jest 869 394 zł. Oprócz tego, proszę Państwa, że odnosimy się z troską, jeżeli chodzi o wynagrodzenia i nauczyciele, tak wspomniałam, ta średnia wynagrodzeń jest wysoka i są nadwyżki w tym przypadku średniej pensji. Proszę Państwa, obliczyłam dokładnie, żeby nie było wątpliwości, że oprócz tego realizujemy poza środkami subwencji oświatowej w naszych szkołach zajęcia wyrównawcze,
zajęcia rozwijające uzdolnienia, czyli dla uczniów szczególnie zdolnych, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-ekonomiczne, korekcyjno-kompensacyjne i to są zajęcia również rewalidacyjne. I proszę Państwa, statystyka i kwoty za 2015-2019 przedstawiają się następująco. Na zajęcia wyrównawcze, proszę Państwa, przeznaczyliśmy poza środkami subwencji 40 324 zł. Na zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów 23 808 zł. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-ekonomiczne 8 488 zł. Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 4 000 i na zajęcia rewalidacyjne 45 095 zł. Oprócz tego, proszę Państwa, dbamy także o wychowanie kulturalne, dopłacamy naszym placówkom szkołom, placówkom oświatowym w organizowaniu imprez kulturalnych, imprez sportowych i za lata 2015-2019 na kulturę, czyli zajęcia z zakresu kultury, imprezy, uroczystości, konkursy, przeznaczyliśmy dla naszych szkół 87 511 zł 36 groszy. Na zajęcia sportowe 56 218, w sumie to daje kwotę, proszę Państwa, 143 729 zł i 90 groszy. Oprócz tego dochodzą jeszcze zajęcia, dochodzą przede wszystkim działania promujące nasze jednostki. Wiemy, że każda szkoła promuje się i chcemy, aby w naszych jednostkach i w naszych szkołach kontynuowało naukę po gimnazjum czy teraz po szkole podstawowej jak najwięcej uczniów. Każda szkoła otrzymuje 1000 zł rocznie na działania promocyjne, ulotki, spotkania i za te lata wydaliśmy na promocję dla naszych szkół 45 tysięcy złotych. Ja dziękuję. Dziękuję pani starosto. Zgłosił się do zadania pytania pan radny Wiesław Rygiel. Za chwilę udzielę głosu, ale najpierw stanowisko Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, pani Wioletta Czemarnik, wiceprzewodnicząca komisji. Bardzo proszę o stanowisko. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała przedmiotową uchwałę. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Wiesław Rygiel, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przychodzi mi na myśl ta piosenka znana chyba nam wszystkim, ale to już było. Dlaczego w tym akurat momencie? Bo wiemy, że kiedyś warsztaty były. Zmienialiśmy je na Centrum Kształcenia Praktycznego, wcielaliśmy je do Centrum Kształcenia Praktycznego i kiedyś internat też był i zmienialiśmy go na bursę. No być może jest takie uzasadnienie, ale chciałbym zapytać w związku z tym, bo tutaj z argumentacji pani wicestarosty wynikało, że są pewne argumenty za tym i natury i organizacyjnej, i kwalifikacji na przykład wychowawców, to ja to rozumiem. Natomiast jak to wygląda od strony finansowej, bo każda z tych placówek ma określony budżet, każda z tych placówek ma określone własne sytuacje finansowe. Czy dzisiaj bursa, jeżeli jest na deficycie, to na jakim? I czy po staniu się internatem rzeczywiście Państwo przewidujecie tutaj lepszą kondycję finansową? Bo to, że trzeba utrzymać internat, to oczywista oczywistość jakby. I podobne pytania analogiczne do Centrum Kształcenia Praktycznego. Jak to Państwo prognozujecie, jeśli chodzi o sytuację, kondycję dziś i po przetransformowaniu się na powrót, że tak powiem, w strukturę organizacyjną warsztatów? I trzecie jakby pytanie, to tak już na kanwie tego, co pani starosta mówi, co z tym podwojonym rocznikiem? Państwo już macie prognozę liczby sal lekcyjnych niezbędnych dla obsłużenia tej populacji. Czy ta drugozmianowość jest nieuchronna? Tak krótko bardzo, ale rozumiem, że lada moment będzie ten nabór. Dziękuję. Dziękuję za pytania. Ja może powiem tak, no nie zaśpiewałabym tej piosenki, ale to już było i nie wróci więcej. Bo jak pan dobrze pamięta, zarówno międzyszkolna bursa była stworzona ze środków projektowych
i przede wszystkim dzięki tym środkom z projektu ta bursa wygląda i ma takie warunki, jak wiemy, bardzo dobre warunki, a więc przede wszystkim te środki posłużyły na to, żeby stworzyć określoną liczbę miejsc w ilości 53. Teraz projekt nie jest realizowany w bursie i szanowni państwo, do bursy dokładamy 200 tysięcy złotych. Także proszę państwa, do subwencji oświatowej. Jak już wspomniałam, jest to potrzeba i tutaj nawet rozmawialiśmy, była analiza dokonywana i przez wychowawców, i przez panią dyrektor, która w okresie nawet nieobecności kontaktowała się. Jest zrozumienie, ponieważ miejsce, lokalizacja, warunki w międzyszkolnej bursie, a teraz w internacie szkolnym, one się nie zmienią, będą takie same, liczba miejsc podobnie. Zmieni się po prostu, można powiedzieć, nie tylko nazwą, ale również i zarządzającym będzie dyrekcja zespołu szkół. Powtarzam, warunki w bursie naprawdę są bardzo dobre. Tutaj państwo niejednokrotnie korzystacie w przypadku i organizacji zawodów sportowych, czy organizacji zawodów kulturalnych. Jest potrzebna taka ilość wychowawców, liczba wychowawców, są potrzebni pracownicy. I w tym sensie akurat nie mówimy o oszczędnościach. Tutaj chcę tutaj od razu sprostować. Mówimy przede wszystkim o lepszej organizacji, co już wspomniałam. Przy jakiejkolwiek nieobecności, dłuższym urlopie, dłuższej nieobecności wynikającej nawet z choroby, w bursie są tylko 4 osoby i tam muszą być spełnione odpowiednie warunki, jeżeli chodzi o posiadane przez wychowawców kwalifikacje, pedagogika wychowawcza czy opiekuńczo-wychowawcza. Tutaj takie zastępstwa mogą również pełnić nauczyciele zespołu szkół w ramach doraźnych, jak już wspomniałam, zastępstw. Podobnie dzieje się, proszę państwa, z Centrum Kształcenia Praktycznego i też nie wróci więcej, no może wróci, ponieważ to nie jest spowodowane tym, że tak naprawdę podjęliśmy decyzję bez konsultacji, bez analiz. Są wymagania dotyczące organizacji kształcenia zawodowego. Przypomnę, że również CKP powstał ze środków również projektowych. Była trwałość projektu, ale zmieniły się także warunki, proszę państwa, jeżeli chodzi o kształcenie praktyczne. Ja tutaj przeczytałam celowo liczbę uczniów, która korzystała z tej nauki praktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego. Między innymi byli to uczniowie Zespołu Szkół Technicznych czy Zespołu Szkół Agrotechnicznych. Dzisiaj dyrekcje szkół, dzisiaj realizując pewne projekty na ciężkie miliony złotych, my dzisiaj szukamy jak najlepszych kontaktów z pracodawcami, chcemy tworzyć klasy przede wszystkim patronackie i chcemy uczestniczyć w procesie produkcyjnym z uczniami w rzeczywistych warunkach. To jest założenie reformy, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe. Centrum Kształcenia Praktycznego nie ma, proszę państwa, środków z żadnych dotacji, nie ma środków, jeżeli chodzi o subwencję oświatową. Tutaj, jeżeli chodzi o współpracę, to działalność CKP-u odbywa się na podstawie umowy, która istnieje między panem dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego i panem dyrektorem Zespołu Szkół. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę informację, że 215 uczniów Zespołu Szkół tak naprawdę uczy się praktycznie w pomieszczeniach i w tej placówce Centrum Kształcenia Praktycznego, a więc uważamy za zasadne, aby były to warsztaty szkolne przy właśnie Zespole Szkół w Ropczycach. Będąc wychowawcą, proszę państwa, w Zespole Szkół Technicznych niejednokrotnie mierzyłam się podczas funkcjonowania i trwałości projektu z problemem na przykład bezpieczeństwa podczas dojazdu uczniów na zajęcia praktyczne. Mało tego, wiąże się dzisiaj każda szkoła, podobnie jak i zakład, to jest placówka, która konkuruje szkoły ze sobą współzawodniczą, jeżeli chodzi o kierunki, jakość kształcenia. I trudno też, proszę państwa, tutaj przedstawić ofertę zajęć praktycznych uczniom w Sędziszowie, którzy chcą się kształcić u pracodawców, czy w takich zakładach jak Hispano, czy w zakładzie Elektromontaż, czy w Elbudzie, czy w innych firmach, aby to robili na gruncie Centrum Kształcenia Praktycznego. Można tak przy współpracy panów dyrektorów zorganizować i przeorganizować ten proces kształcenia zawodowego, że będzie przynosił jeszcze lepsze efekty i ta jakość kształcenia zawodowego będzie jeszcze lepsza. Ale przepraszam.
Nie zmienią się, bo to jest ta sama subwencja oświatowa. To jest subwencja oświatowa na ucznia zespołu szkół. Dziękuję bardzo, pani starosto. Czy jeszcze... Chciałbym dopytać ad vocem, panie przewodniczący. Proszę. Kwestia tej dwuzmianowości, króciutko, czy mamy już prognozę? Proszę państwa, każdy dyrektor do 31 stycznia musiał wypełnić ankietę, która widniała na stronach kuratorium oświaty. My, proszę państwa, zrobimy wszystko. Trudno teraz wymierzyć, ilu to będzie uczniów, trudno wymierzyć, jaki to będzie nabór, ale postaramy się, aby uniknąć kwestii dwuzmianowości, aby stworzyć naszym uczniom jak najlepsze warunki. Proszę państwa, w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej na podstawie umowy również z panią dyrektor, przecież odbywają się zajęcia z zakresu historii, kultury regionalnej, tradycji, wiedzy o społeczeństwie w Powiatowym Centrum, a więc korzystają z bardzo dobrych warunków, natomiast również w wyromontowanych, świetnych piwnicach mogą sobie usiąść, zagrać w szachy czy w tenisa stołowego. Są warunki, myślimy również o poszerzeniu bazy, czynimy wszystko, aby ta baza po prostu i była aż tak przygotowana, aby przyjąć wszystkich uczniów, ale zapewniam, że każdy uczeń do naszych szkół, który wyrazi taką chęć i deklarację, będzie przyjęty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciał zadać jeszcze pytanie w tej kwestii? Przystępujemy do głosowania. Tak, oczywiście. Chodzi o F, o projekt uchwały w sprawie likwidacji międzyszkolnej bursy w Rowczycach. Podaję wynik za 16, przeciw 0, wstrzymujących się także 0. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta i przystępujemy teraz do głosowania 4G w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Rowczycach. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, pani Wioletta Czymarnik, wiceprzewodnicząca komisji. Bardzo proszę o zabranie. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała przedmiotową uchwałę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Podaję wynik głosowania. 16 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących się także 0. Dziękuję bardzo, uchwały zostały podjęte. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku. 4H w sprawie sprzedaży nieruchomości. Tytułem wprowadzenia pani dyrektor Walczyk. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, został przygotowany projekt uchwały dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w Ropczycach-Witkowicach w trybie bezprzetargowym. Jest to wąski pas gruntu okalający stację paliw. Grunt ten został, działka ta została wydzielona jeszcze w 2004 roku w celu uregulowania spraw dotyczących podziału w tamtym terenie pod budownictwo mieszkaniowe, a ponieważ obecna wówczas stacja paliw była zagospodarowywała teren większy niż to wynikało z ewidencji gruntów, z mapy, w tamtym czasie została taka właśnie działka wydzielona. Ona ma 727 metrów powierzchni. Jednak próby zbycia tej działki nie dały wówczas efektu i obecny właściciel stacji paliw zwrócił się tutaj do urzędu z wnioskiem o wykup tego gruntu. W związku z tym, że szacuje się, iż cena sprzedaży będzie przekraczać 10 tysięcy złotych, jest potrzebna zgoda tutaj Szanownej Rady. W związku z powyższym
proszę o pozytywne rozpoznanie tego wniosku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska. Pan wiceprzewodniczący Józef Dros, bardzo proszę o stanowisko. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Rozwoju Gospodarczego na posiedzeniu w dniu dzisiejszym po zapoznaniu się szczegółowo z przedmiotową uchwałą pozytywnie zaopiniowała niniejszą uchwałę. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zadać pytanie w tej kwestii? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Podaję wynik głosowania. Za 16 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się także 0. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały 4i w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. Tytułem wprowadzenia pan skarbnik, tak? Jacek Borowski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu zakłada zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 5 294 tysięcy złotych, z czego główne środki w wysokości blisko 5 060 tysięcy pochodzą ze środków Unii Europejskiej na realizację programu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. W ramach tych środków 3 miliony 77 tysięcy jest przeznaczone na opracowania geodezyjne, blisko 2 miliony w większości na zakup sprzętu informatycznego. Następnie 226 tysięcy wprowadzamy z tytułu realizacji programu Sędziszowskie Liceum Szkołą Kluczowych Kompetencji. Są to środki unijne. I 8 tysięcy środki na obsługę powiatowego Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Robczycach. To są wszystkie te zmiany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu, Finansów i Promocji. Pani wiceprzewodnicząca Marzena Cielec, bardzo proszę o stanowisko komisji. Komisja Budżetu, Finansów i Promocji wyraziła pozytywnie opinię w sprawie przedmiotowej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zadać pytanie w tej kwestii? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Podaję wynik głosowania. Za 16 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się także 0. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. I przechodzimy do kolejnego punktu porządku, a mianowicie sprawozdanie starosty z prac zarządu powiatu. Bardzo proszę, panie starosto. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Zanim zacznę sprawozdanie, to chciałbym podziękować tutaj szanownej Radzie za takie bardzo konstruktywne podejście do sprawy i praktycznie jednomyślne głosowanie, zwłaszcza w kwestii przekształcenia, bo właściwie tak to można nazwać, chociaż z formalnego punktu widzenia, no to jest najpierw likwidacja, a potem utworzenie, czy to bursy, czy Centrum Kształcenia Praktycznego. Cieszę się i doceniam to, że państwo rozumiecie, że no, dobro ucznia to przede wszystkim, ale również no, te sprawy trochę związane z finansami spowodowały, że to przekształcenie musi się dokonać. Ale żeby rzeczywiście to przekształcenie nastąpiło, no to najpierw musi być likwidacja,
a dopiero, no myślę, już na kolejnej sesji marcowej utworzenie właśnie internatu czy warsztatów szkolnych. I tak, od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył 11 posiedzeń, podczas których podjęto 54 uchwały zarządu oraz przygotowanych zostało 9 projektów uchwał Rady. W zakresie dróg powiatowych zarząd zatwierdził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie okresowych przeglądów, czyli rocznych i pięcioletnich, stanu technicznego obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie naszego powiatu. Cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Creo Most Rzeszowa wynosi 27 450 zł i obejmuje wykonanie przeglądów 30 obiektów mostowych w ciągu naszych dróg powiatowych. Chciałem również poinformować, że złożony został wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie w wysokości 1 miliona z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa inwestycji pod nazwą Przebudowa mostów jako kontynuacja programu Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu Robczysko-Sęsiowskiego, Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Dębica-Wielopole w miejscowości Brzeziny u pana wójta Tęczara. Szacunkowy koszt inwestycji to jest około 2 milionów. Już mamy wydane pozwolenie na budowę, pozwolenie Wydziału Architektury i Budownictwa naszego starostwa. Jest to pewnie już jeden z ostatnich elementów tego programu, z którego korzystamy już od ponad 10 lat. Mamy informację, że ten program już będzie kończony, będzie zakończona jego funkcjonowanie, a przebudowę mostów będzie można realizować na podstawie nowej ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Rozpoczęta została procedura związana z udzieleniem zamówienia publicznego obejmująca opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Robczyce-Gnojnica wraz z leżącymi w jej ciągu ulicami Ogrodniczą i Leśną. Dokumentacja będzie obejmowała przebudowę nawierzchni wraz z poszerzeniem jezdni do 6 metrów, przebudowę przepustów, budowę chodnika na odcinku około 300 metrów. Chcemy, aby skrzyżowanie ulicy Leśnej z ulicą Witosa zostało przebudowane na mini rondo. Projekt ma również obejmować przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi w kierunku Gnojnicy i Borków Hechelskich. W celu podniesienia bezpieczeństwa będzie wykonane również, czy planujemy wykonanie takiego wyniesionego przejścia dla pieszych w pobliżu budynku przedszkola i OSP Granice oraz przebudowę nawierzchni tej drogi w miejscowości Gnojnica, niedaleko tam od Leśniczówki, na długości około 710 metrów bieżących. Całkowita długość odcinków drogi, które będzie obejmowała dokumentacja, będzie wynosiła prawie 4 km, 3,8 km. Trwa również podsumowanie aktualne kosztów zimowego utrzymania naszych dróg i ulic powiatowych i te koszty w tej chwili to kwota ponad 681 tysięcy, z czego koszt pracy sprzętu 570 niespełna 5 tysięcy i 240 tysięcy ponad kosztowało utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta Robczyce i Sędziszów oraz ponad 106 tysięcy zakup materiału do utrzymania dróg zamiejskich. Pragnę tutaj również nadmienić, że standard zimowego utrzymania dróg powiatowych w ostatnich 4 sezonach zimowych był podniesiony o 2 szczeble. To znaczy między innymi, że czas reakcji na warunki atmosferyczne był szybszy niż standardowy. Bardzo dziękuję pani dyrektor Cesarz i wszystkim pracownikom Wydziału Dróg za właściwe, obiektywne i szybkie reagowanie na zmieniające się warunki atmosferyczne i pilnowanie, aby mieszkańcy powiatu mogli sprawnie, szybko dojechać do pracy i do szkół. No niestety już mamy po tym podsumowaniu informację, że to zimowe utrzymanie w tym roku było o 100 tysięcy wyższe niż w poprzednim.
mam nadzieję, że taka ładna pogoda jak dzisiaj już się utrzyma i dalszych kosztów związanych z tym zimowym utrzymaniem już nie będzie. W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych zakończona została realizacja zadania pod nazwą budowa i przebudowa kompleksu boisk szkolnej infrastruktury sportowej powiatu ropczycko-sędziszowskiego do dyspozycji młodzieży szkół naszych, jak również po godzinach lekcyjnych dla wszystkich chętnych mieszkańców powiatu oddane zostaną do użytkowania boiska do piłki nożnej, koszykówki, tenisa, siatkówki, piłki ręcznej, bieżnia czterotorowa o długości 200 metrów oraz miejsce rzutu kulą i skoku w dal. Wartość przedsięwzięcia to 3 075 043 64 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 1 405 828 zł. Oficjalne otwarcie i przekazanie do użytkowania planujemy na miesiąc maj. W połowie mijającego miesiąca ogłoszony został również przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą termomodernizacja budynku filii przychodni rejonowej w Ropczycach Niedźwiada 10. Planowany zakres robót obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic, czyli ten cokół, wymianę okien, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi oraz wymianę oświetlenia wbudowanego na energooszczędne. Termin realizacji robót planowany jest na miesiące od kwietnia mniej więcej do sierpnia. Koszt zadania według kosztorysu to 1 380 tysięcy. Cieszę się, że jest to realizowane. W poprzedniej kadencji tym budynkiem, czy modernizację, remont tego budynku zaczęliśmy od wybudowania dachu. W tej chwili dalsza realizacja. To jest taka też i odpowiedź tutaj, bo z panem radnym Staszkiem Wroną zobowiązaliśmy się, że ten budynek doprowadzimy do stanu takiego funkcjonowania właściwego. To jest oczywiście z korzyścią dla mieszkańców Niedźwiady, Małej, Łączek, Kucharskich, okolic. No jest też odpowiedzią na pewne działania niepublicznego ZOZ-u, jakie ma miejsce w tamtych okolicach, czyli to taka, myślę, zdrowa rywalizacja między naszym ZOZ-em a medykiem. W zakresie budownictwa i architektury, to też powiem, że tutaj na terenie powiatu od początku 2019 już zostało udzielonych 86 pozwoleń na budowę. Między innymi na terenie gminy Sędziszów w toku postępowania jest sprawa budowy i rozbudowy dróg gminnych w obrębie ulicy Wspólnej i Wesołej. Inwestorem oczywiście samorząd Sędziszowa Małopolskiego. W zakresie geodezji i gospodarki gruntami obecnie trwają odbiory prac geodezyjnych, które realizowane są w ramach projektu pod nazwą Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Są to ostatnie etapy prac, a dotyczą modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Ostrów i Wielopole Skrzyńskie oraz tworzenia na terenie całego powiatu tak zwanych baz BDOT, czyli baza danych obiektów topograficznych i GES-u, też taki skrót, czyli geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. Łączna wartość prac to jest podlegających odbiorom, to jest 3 070 prawie 8 tysięcy złotych. W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych, no to też powiem, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został zakupiony nowy samochód na potrzeby starostwa powiatowego za kwotę 103 730 zł. Skoda Octavia z silnikiem benzynowym o pojemności 2000 i automatyczną skrzynią biegów jest seryjnym modelem w klasie samochodów średnich. Myślę, że ten samochód wystarczający jest. Nie potrzebuje napędu na 4 koła ani ponad 250 koni mechanicznych. Takim samochodem też można spokojnie jeździć i sprawy załatwiać. Samochód ten zastąpi użytkowany od 2007 roku też Skodę Octavię o przebiegu prawie 330 tysięcy kilometrów, która no jest bardzo skorodowana i potrzebuje coraz częstszych napraw. Również jeżeli mówimy o zakupie tego sprzętu,
to też powiem, że będę przekonywał, a myślę, że już zarząd nie trzeba przekonywać, ale pewnie radę w tej marcowej sesji, żeby jeszcze z takiego sprzętu dokupić taki samochód jakby dla Wydziału Dróg, taką brygadówkę, czy jakby to nie nazwać. Chodzi o to, żeby pracownicy mogli realizować takie bieżące działania, żeby mogli czy to sprzątać ulicę, czy gdzieś jakiś kamień wywieźć. Taki samochód jest potrzebny. Jest też potrzeba zakupu ciągnika, który obsługiwałby takie urządzenie, jak takie ramię z głowicą do koszenia. Państwo radni wiecie, że w poprzedniej kadencji takim trochę sposobem gospodarczym ciągnik z zespołu szkół agrotechnicznych, który no, nie był wymagany w kształceniu młodzieży w tej szkole, został przekazany czy pozyskany z tej szkoły do starostwa, dokupiliśmy kosiarkę i taki zestaw jakby w ciągu dwóch sezonów koszenia się już zwrócił. W tej chwili gdybyśmy skompletowali jeszcze drugi taki zestaw, to też bardzo szybko się odrobi, a na pewno podniesie to estetykę poboczy i generalnie dróg powiatowych na terenie naszego powiatu. I no, taki sprzęt niestety będzie potrzebny, ale czeka nas też przygotowanie projektu trochę rozbudowy czy przebudowy bazy właśnie Wydziału Dróg na Czekaju. To jest temat może trochę odleglejszy, ale też jakieś tam przygotowania wstępne już w tym temacie realizujemy. Z powodu niezawarcia umowy na realizację zadania pod nazwą realizacja zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego zarząd uchylił uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Od 1 lutego pomoc prawną na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego w dwóch punktach, to jest w Sędziszowie Małopolskim oraz gminach Iwierzyce, Ostrów i Wielopole, świadczą adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką i radcowie wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. Trwają również prace organizacyjno-techniczne związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, która w bieżącym roku zacznie się już 27, czyli w tym tygodniu i potrwa do 28 marca 2019 roku. Kwalifikacją wojskową objętych zostanie 503 mężczyzn urodzonych w 2000 roku, 82 urodzonych w latach 95-99, którzy nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz 7 pań urodzonych w latach 1995-2000 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. Miejscem pracy tej komisji lekarskiej będzie budynek Centrum Kształcenia Praktycznego. Chciałem również poinformować, że w dniach 16-17 stycznia w Warszawie uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu Związków Powiatów Polskich. Przypomnę, że nasz powiat jest członkiem tego związku, który zrzesza prawie wszystkie powiaty, bo na 380 powiatów w tym związku zrzeszonych jest 320. To jest takie najmocniejsze stowarzyszenie samorządowe w Polsce. Wybraliśmy nowy zarząd, komisję rewizyjną, wskazaliśmy przedstawicieli związku do pracy w komisjach wspólnych rządu i samorządu. Prezesem związku został pan Andrzej Płonka, starosta bielski w województwie śląskim. Z naszego województwa członkami zarządu zostali Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski, Adam Krzysztoń, starosta łańcucki. Moja osoba została skierowana do pracy w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu do spraw infrastruktury, rozwoju lokalnego, polityki regionalnej oraz środowiska. Mam nadzieję, że poprzez pracę w tej komisji jakiś tam wpływ na tworzenie dobrego prawa z zakresu infrastruktury będę miał. Szanowni Państwo, i tak na koniec jeszcze chciałem serdecznie zaprosić na 5. Powiatową Galę Sportu, która odbędzie się w tym roku w Sędziszowie Małopolskim 5 marca, początek o godzinie 17. To jest taka może trochę zabawa, ale poprzez
organizowany plebiscyt w gazecie Reporter. Będzie okazja do docenienia i podziękowania wszystkim aktywnym działaczom i sportowcom z terenu naszego powiatu, którzy dbają o rozwój tego sportu w bardzo różnych dziedzinach, w skali kraju niszowych, a u nas dobrze rozwijających się. To spotkanie w Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim, myślę, że wszyscy zaproszenia otrzymali, jeżeli nie, to otrzymają. Będzie również okazja do wymiany pewnie doświadczeń i takie rozmowy kuluarowe na temat funkcjonowania sportu w naszym powiecie. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję. Dziękuję, Panie Starosto. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku. Punktu 6, wnioski i zapytania radnych. Ponieważ takie wnioski, chociaż nie wszystkie można nazwać wnioskami, wpłynęły tutaj w dniu dzisiejszym do biura rady. W związku z tym pozwolę sobie zaprezentować te wnioski. Pierwszy z wniosków to informacja klubu radnych powiatu samorząd i gospodarka odnośnie powołaniu w dniu 1 lutego 2019 roku klubu radnych powiatowych samorząd i gospodarka w składzie. Pani Marzena Cielec, sekretarz, czytam w takiej kolejności, jak to jest tutaj napisane. Pani Wioletta Czemarnik to członek, pan Józef Drost członek, pan Marcin Świerat zastępca przewodniczącego i pan Wiesław Rygiel przewodniczący klubu. Kolejny wniosek dotyczy wprowadzenia pana radnego Wiesława Rygla do odpowiednich komisji, a konkretnie o wprowadzenie do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji koleżanki radnej Wiolety Czemarnik, która jednocześnie rezygnuje z prac w Komisji Rewizyjnej. Równocześnie jest wniosek o poszerzenie składu Komisji Budżetu, Finansów i Promocji oraz Komisji Rewizyjnej o osobę kolegi radnego Wiesława Rygla, czyli pan kolega radny Wiesław Rygiel chciałby w miejsce pani Marzeny, rozumiem, pani Wiolety Czemarnik wejść do tejże komisji. To będziemy tu do Komisji Rewizyjnej. Do Komisji Rewizyjnej, druga komisja to Komisja Budżetu, Finansów i Promocji, tak? Taka jest deklaracja. Będziemy to rozstrzygać na kolejnej sesji. Tych zmian będzie nieco więcej w związku z tym, że pan Piotr Kapusta już nie jest radnym powiatowym, w związku z objęciem, a w zasadzie pełnieniem cały czas obowiązków wiceburmistrza Sędziszowa Małopolskiego. Będziemy wprowadzać nowego radnego i też będą no, jakieś tam zmiany w tychże. I trzecie to pismo tutaj pan radny Wiesław Rygiel skierował do mnie, które powiem tak, że w tym piśmie no, język jak na przystało na pedagoga, który wcześniej wykonywał tą funkcję pedagoga i z wykształcenia polonista, nie przystoi trochę, że urlop bezpłatny jest kłamstwem tutaj, zarzuca mi pan kłamstwo. Prosiłbym o odczytanie, panie przewodniczący, niech pan nie manipuluje, tylko przeczyta treść, to jest kilka zdań, naprawdę, bardzo proszę. Czy pan mi pozwoli coś powiedzieć? Bardzo proszę. No to bardzo, po drugie, powinny być uwiecznione wiernie w protokole jako świadectwo niedorzeczności wywodów i negatywny przykład mowy nienawiści i słownej napaści. No te słowa to zupełnie nie pasują do pana osoby, prawda? Tym bardziej, że pan jeszcze niedawno tutaj na sesji powiedział, że skończmy ten żenujący spektakl i tą dyskusję, prawda, odnośnie i tak dalej. Pan nie chce kończyć tego spektaklu. Pan dalej kontynuuje. I kto się posługuje tym językiem nienawiści, no to jest pytanie retoryczne, prawda, na które nie będę. Pozwolę sobie odczytać całe to pismo i no potem właśnie go jeszcze raz skomentuję. Bardzo proszę. Niniejszym zgłaszam zastrzeżenia do protokołu sesji z 24 stycznia 2019 roku, który nie zawiera istotnych fragmentów monologu przewodniczącego Rady Powiatu w trakcie sesji. W szczególności zwracam uwagę na przedstawienie nieprawdziwych informacji przez przewodniczącego rady.
Zwracam uwagę, że zgodnie z wyrokiem WSA, czyli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 18 grudnia 2018 roku, złożyłem wniosek w terminie ustawowym. Co jest nieprawdą, bo komisarz wyborczy stwierdził, że nie był złożony wniosek w terminie ustawowym, co potwierdza fakt uchylenia postanowienia komisarza wyborczego, i że, ale to znacznie w późniejszym okresie czasu to postanowienie przez sąd zostało uchylone. Proszę przeczytać, panie przewodniczący, bardzo pana proszę. W świetle powyższego stwierdzenie przez przewodniczącego, że nie zdążyłem z wnioskiem o urlop bezpłatny, jest kłamstwem. Nieprawdziwe jest również, że komisarz wyborczy podjął decyzję pismem, które wpłynęło 21 stycznia 2019 roku do starostwa. Pan tutaj mija się z prawdą, delikatnie mówiąc. Pan używa ostrzejszych słów, ja nie chcę tutaj tych słów używać. Nie, ale bardzo proszę zacytowanie. Bo to pismo to było postanowienie o wygaszeniu mandatu radnego. Nie, panie przewodniczący. Komisarz udzielił swojej porady prawnej i potwierdził wyeliminowanie właśnie jego postanowienia z obrotu prawnego. Prawnego. Ale pan komisarz po raz drugi dopiero wtedy, kiedy było orzeczenie sądu administracyjnego. I to jest napisane właśnie, panie przewodniczący. Niech pan czyta ze zrozumieniem. Bardzo pana proszę. Bo to pismo z 21 stycznia jest, o które ja tutaj wnoszę. Po wyroku sądu administracyjnego. Tak, który stwierdził, że się i państwo mylili, i komisarz. Nie. Dokładnie tak stwierdził sąd. Nie stwierdził, 18 grudnia. Panie radny, proszę mi pozwolić do końca skomentować. Czy pan w ogóle potrafi się zachować na tej sesji? Czy pan potrafi spokojnie dyskutować i pozwolić komuś innemu jeszcze coś powiedzieć? Wyraźnie ja potrafię, dziękuję, a pan bardzo nie potrafi. Komisarz udzielił porady prawnej i potwierdził wyeliminowanie jego postanowienia z obrotu prawnego. Po wyroku sądu prawna, i to był drugi, i po tym stwierdzeniu, że wyeliminuje to z obrotu prawnego po wyroku sądu, pan został zaproszony na sesję. Wszystko jest okej, w odpowiednim czasie. Jest. Ponadto w protokole nie znalazły się długie wywody przewodniczącego charakterystyczne dla mowy nienawiści pod moim adresem. Powinny być uwiecznione wiernie w protokole jako świadectwo niedorzeczności wywodów i negatywny przykład mowy nienawiści i słownej napaści. To ładne słowa. Tutaj pan użył na końcu barwnych ładów. Jeśli pan tak sobie życzy, w protokole to się może znaleźć. Nie ma żadnego problemu. Protokół zostanie uzupełniony. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. I to jest trzecie z tych pism, które do mnie wpłynęły. Czy w wnioskach, zapytaniach radnych, bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych chciał jeszcze, pan, ale w jakiej kwestii? Panie przewodniczący, poprosiłem o głos. Czy pan będzie uprzejmy mi udzielić proszę głosu? Bardzo. Więc chciałem jedną kwestię wyjaśnić, szanowni państwo. Na ostatniej sesji, która miała miejsce półtora miesiąca po wyroku sądu, półtora miesiąca po wyroku sądu, który uchylił postanowienie komisarza, i ten wyrok stwierdził, że złożyłem w terminie wniosek o urlop bezpłatny, półtora miesiąca po, pan przewodniczący stwierdził, że ja złożyłem wniosek po terminie, niezgodnie z prawem. Więc ja się pytam, czy pan przewodniczący jest sądem ostatecznym, czy może zmieniać wyroki sądu? Według mojej informacji takich kompetencji nie posiada. Dlatego zwróciłem panu przewodniczącemu uwagę, że pan na ostatniej sesji mówił nieprawdę, twierdząc, że ten wniosek złożyłem nie w terminie. To jest wyjaśnienie, dlaczego złożyłem to pismo. Kolejne wyjaśnienie, zastrzeżenie. Każdy radny zgodny ze statutem może zgłosić najpóźniej przed sesją, jeżeli ma uwagi do brzmienia protokołu. I zrobiłem to zgodnie z prawem, panie przewodniczący. I tylko tyle proszę, żeby był wiernym odzwierciedleniem ten protokół słów, które pan sformułował. Mówiąc nieprawdę, że złożyłem nie w terminie wniosek, sąd to stwierdził, już jak podkreśliłem. Mówiąc nieprawdę również, że 21 stycznia wydał decyzję pan komisarz wyborczy. Komisarz wyborczy nie dał decyzji 21, to nie jest decyzja. To jest informacja, jaka jest sytuacja prawna. O tej sytuacji prawnej to powinien wiedzieć każdy średnio wykształcony prawnik, który umie czytać wyroki sądu i umie czytać ustawy. Także komisarz poinformował państwa, udzielił swoistej porady prawnej. I to jest moje wyjaśnienie. I jeszcze jedna kwestia.
dotycząca etyczno-moralnej strony. Otóż, panie przewodniczący, nie życzę sobie, żeby pan jako osoba, która kilkakrotnie korzystała z urlopu bezpłatnego, korzystał pan z takich urlopów, oceniał inne osoby, mnie czy kogokolwiek, że jest to ze względów etycznych nie w porządku. Nie ma pan żadnych uprawnień do tego typu stwierdzeń, nie jest pan rekolekcjonistą, jest pan przewodniczącym rady. W związku z tym proszę miarkować słowa i proszę realizować swoje kompetencje, a nie wykraczać poza te uprawnienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wie pan, no trudno ponownie mówić to, co już powiedziałem, prawda? Do pana te argumenty moje nie trafiają. Pan komisarz wcale nie wycofał się z tej wcześniejszej decyzji o wygaszeniu mandatu, tylko wyrok sądu tutaj zdecydował o tym, że komisarz się ustosunkował do tego wyroku, uznając, że skoro wydaje mi się, że ta decyzja jego druga była przedwczesna trochę, bo nie było uzasadnienia do wyroku, prawda, jeszcze. Wyrok był tylko ogłoszony, a tylko w momencie, kiedy jest uzasadnienie do wyroku, można złożyć odwołanie. I komisarz stwierdził jakby, że należy przyjąć, że pan może złożyć ślubowanie i może pełnić funkcję radnego. Stąd też tak też zrobiłem. Ustosunkowałem się zgodnie do tego, co pan komisarz w swoim postanowieniu ponownym napisał. Panie przewodniczący, poprosiłem o głos. System zarejestrował. Panu już udzieliłem głosu. Ja odpowiedziałem i myślę, że nie ma potrzeby ciągnąć tego ponownie jeszcze. Pan Marcin Świerat tutaj prosił o głos. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja tylko króciutko jeszcze, panie przewodniczący, tylko odnośnie tej kwestii, jak pan pozwoli, ale naprawdę krótko. Mi chodzi o ostatnią sesję, bo tutaj kolega wyjaśnił, o co chodziło, że chciał tylko wyjaśnić swoje stanowisko. Pan rzeczywiście tutaj przedstawił monolog, wtedy jak pan nam tutaj sugerował, że kolega to niesprawnie robił i tak dalej. I później kolega chciał się tutaj odnieść tylko, i kolega z innego klubu też, bo z Porozumienia Samorządowego również chciał też zapytać. No pan nam tu wszystkim wyłączył mikrofony. Myślę, że taka wyłączanie mikrofonów, taka tendencja do tego, to chyba niczemu nie służy, dlatego i do pana apeluję, żebyśmy nie robili tego na przyszłość, bo myślę, że na sesji rady powinniśmy się zajmować czym innym, a przede wszystkim służyć mieszkańcom. I mam następne pytanie, właśnie troszkę inne. Ja pozwolę sobie zapytać panią dyrektor, bo jest droga w Nawsiu, która już jest troszeczkę zepsuta już chwilę. Wiadomo, ta zima była i nie można było ją naprawiać, ale kiedy by można było liczyć na to, że zostanie naprawiona ta droga, to osuwisko takie, które jest akurat przed skrzyżowaniem, co dzieci przechodzą do szkoły, bo wiem, że jest zabezpieczone, ale również mieszkańcy o to pytają. I od razu drugie pytanie również dla pani dyrektor. Chciałbym jakby zapytać, bo wiosna idzie, a dzisiaj akurat też jechałem tutaj na sesję przez taką drogę leśną, ulica Leśna to się nazywa tutaj w Robczycach, ale myślę, że to chyba kłopot dotyczy całego powiatu. Ogromne tutaj wysypisko śmieci się porobiło po tych lasach i przy tych drogach naszych powiatowych, tam są nawet opony złożone. Myślę, że mieszkańcy jeżdżą i nie tylko. Jeżeli by można było zająć się tym tematem uporządkowania tych śmieci przy tych drogach powiatowych, to jest też chyba taki bardzo i wizerunkowy też również temat. I jeszcze korzystając, jak mogę, panie przewodniczący, jestem przy głosie, to trzecie pytanie, które mam do pana dyrektora ZOZ-u. Panie dyrektorze, jak wszyscy wiemy, nasza karetka wielopolska, która stoi w Wielopolu, ma jej okres 24 godzin, kończy się 31 marca i chyba od 1 kwietnia przechodzi w system 16-godzinny. Nie ukrywam, że jest to duże zmartwienie dla mieszkańców, bo ja chcę państwu przedstawić, tak jak w tej chwili pan dyrektor mi dzisiaj dał te dane. Nasza karetka, która od lipca funkcjonuje, czyli od 1 lipca
tych wyjazdów już miała 560, jak tutaj mam w sprawozdaniu napisane, to praktycznie wychodzi przez 6 miesięcy prawie 100 miesięcznie, więc to jest dużo jak na chyba obszar gminy Wielopole Trzcińskie i nie tylko, bo ona też jeździ poza gminę. W samym tym obszarze jakby naszego tutaj ZOZ-u to było 407, a poza 153, ale kilometrów również bardzo dużo wyjeździła, bo prawie 30 tysięcy. No jest potrzeba i to bardzo duża, to chyba nikogo na tej sali nie musimy przekonywać. Ja bym pana prosił i przede wszystkim tu zarząd powiatu o to, żeby jeszcze próbowały tutaj pani wojewodzie jakby wyargumentować to nasze tutaj prośby mieszkańców przede wszystkim, bo w wielu przypadkach ta karetka ratowała życie i to naprawdę. Ja wiem, że w okresie w godzinach od 23 do 7 rano, bo taka ma być przerwa planowana, te wyjazdy są może mniejsze, ale rzadsze, ale również jesteśmy tak daleką gminą oddaloną od nawet szpitala. Tutaj myślę o Brzezinach, o Berdechowie, o innych miejscowościach gminy. Ten dojazd jest bardzo duży, a przez to, że ta karetka stoi w Wielopolu, na tym korzystają wszyscy, również i mieszkańcy gminy Ropczyce, bo to też przecież jeździ w tym kierunku karetka powiatu dębickiego i powiatu szczyrzowskiego przede wszystkim. Także bardzo dużo. No, samorząd gminy, proszę państwa, w tamtym roku wyłożył z własnego budżetu 350 tysięcy. To jest bardzo dużo, jak na gminę Wielopole, przygotowując pomieszczenia dla panów, którzy tam czekają na wyjazd, dla ratowników medycznych, więc te pomieszczenia są naprawdę bardzo dobrej klasy przygotowane, więc myślę, że warto to uszanować i warto by było jeszcze jednak, żeby ta karetka była dłużej i te 24 godziny u nas funkcjonowała. Chciałbym pana prosić, może pan już jakieś działania podjął to też, żeby nam pan o tym powiedział, albo jakie zarząd powiatu zamierza podjąć działania, żeby jednak 24 godziny ta karetka była. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Józef Dros prosi o głos. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie starostowie, ja chciałem się odnieść troszkę do sprawozdania pana starosty, zwłaszcza rzeczy dotyczącej zimy. I zgodzę się w zupełności, że chyba zima już popłynęła do morza. Ta zima nie była w naszej ocenie może śnieżna, ale było bardzo dużo oblodzeń, a to wymagało piaskowania. Myślę, że pani dyrektor Wydziału Dróg się zgodzi. I w związku z tym gorąca prośba, skoro było dużo piaskowania, to te ulice mają bardzo duże ilości piasku. Prosiłbym o polecenie wykonawcy, żeby zajęła się tym uporządkowaniem, bo ten piasek pozostawiony na ulicach naszych pójdzie przy deszczu do naszych kolektorów i w konsekwencji może nam pozamulać po prostu, problem zrobić. To jest pierwsza prośba. Druga prośba, myślę, że to jest też dobry moment, żeby ponowić swoją prośbę. Chciałem nawiązać do interpelacji pisemnej, którą złożyłem. Pan starosta wie, tam było napisane, część z tego się udało. Mianowicie chciałem prosić o zlecenie projektów w obrębie ulicy Wyszyńskiego na opracowanie chodników, ulicy Sucharskiego i bardzo ważne i istotne zaprojektowanie, przynajmniej w rejonach zamieszkałych, droga na przymiarki. Jest to droga między drogą krajową 94 a drogą wojewódzką. To jest droga bardzo niebezpieczna. Oczywiście w większości przebiega przez tereny leśne, natomiast od strony Lubziny i od strony Okonina są tam budynki zamieszkałe i o tym to mam na uwadze, żeby uwzględnić. I drugi taki odcinek niebezpieczny, może nie tyle niebezpieczny, ale konieczny, to jest za torami kolejowymi w Lubzinie. Bardzo bym prosił uwzględnienie, bo wiem, że to jest czas właśnie na zlecanie projektów do opracowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Do głosu się zgłosił także pan Wiesław Rygiel, ale niestety już go nie ma i bardzo proszę tutaj pana wiceprzewodniczącego klubu, żeby mu przekazał, że jeśli pan radny Wiesław Rygiel wparcie obstaje za tym, że ja źle postępowałem, że też jakieś kłamstwa były, że przekroczyłem kompetencje jako funkcjonariusz publiczny, no są odpowiednie organy, niechże wreszcie zgłosi, bo wielokrotnie mnie straszył do prokuratury, że wystąpi. Do tej pory nie wystąpi. A niech przestanie już na ten temat. Proszę mu przekazać, że jeśli rzeczywiście jest przekonany, że ja przekroczyłem swoje uprawnienia i kompetencje, są odpowiednie organy, które można zawiadomić. I niech to zrobi. No nie wiem, dlaczego go już nie ma. Zgłosił się do głosu. Dobrze. Pani Marzena Cielec się zgłasza do... Ja tak, w takim temacie, jeżeli można. Do naszego klubu radnych powiatowych samorządu i gospodarki wpłynęło pismo 18 lutego bieżącego roku w sprawie tak naprawdę mieszkańców Sędziszowa, w sprawie nadmiernego hałasu, którego źródło mieści się przy budynku szpitala. I chodzi tutaj o problem oraz bardzo wysokie hałasy, które bardzo no szkodzą tym mieszkańcom, zarówno dorosłym i dzieciom, mieszkającym przy budynku po prostu szpitala w Sędziszowie na ulicy Kościuszki. Mieszkańcy również zgłosili się z tym problemem, który jest dla nich no bardzo istotny, chcąc go zniwelować w jak największym po prostu poziomie, do pana dyrektora ZOZ-u, ale mieszkańcy ci nie otrzymali ostatecznej informacji, kiedy ewentualnie może być zniwelowany ten problem tego hałasu, tych uciążliwych szumów, tych urządzeń i maszyn, które tam pracują. Dostali odpowiedź od pana dyrektora, że to jest jak gdyby rozruch tej inwestycji, który miałby się najprawdopodobniej zakończyć w ciągu około miesiąca. Do tej pory no, nie mają mieszkańcy tej odpowiedzi, a ponieważ zgłosili się do naszego klubu również, no, chcielibyśmy jakoś im w miarę możliwości pomóc i odpowiedzieć, no, na ile to jest możliwe, w jakim czasie będzie można było po prostu rozwiązać jak gdyby ten problem, pomóc tym mieszkańcom. Bo tutaj ludzie się tłumaczą, że to przeszkadza im i dzieciom w nauce. No teraz zbliża się lato, okres wiosny, lata, otwieranie okien, wiadomo, chodzi o nadmierny hałas, zakłócanie spokoju. Bardzo byśmy prosili właśnie jakąś informację, żebyśmy mogli jako klub odpowiedzieć mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do głosu zgłasza się pani starosta Bernadeta Przeczewska. Nie chcę odpowiedzieć na to pytanie, prawda? Proszę bardzo. Ja też nie muszę. Tak, ale pani już zabiera głos i teraz pani wicestarosta odpowie na pytanie i dopiero wtedy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z tym sygnałem, który też otrzymaliśmy od mieszkańców ulicy Kościuszki w Sędziszowie, nie ukrywam, że mieszkam w sąsiedztwie również szpitala w Sędziszowie, podjęliśmy takie działania. Raz, że spotkaliśmy się z mieszkańcami, spotkałam się ja również, pan Andrzej Bączkowski, etatowy członek zarządu. Trwają wyjaśnienia, zwróciłam się również o takie wyjaśnienia do pana dyrektora i będziemy chcieli w jak najszybszym terminie wyjaśnić ową sytuację, o czym niezwłocznie poinformujemy radnych. To dziękuję bardzo za informację. Dziękuję. Proszę. Bardzo. Dziękuję bardzo i jeszcze pan Marcin Świera. Ja właśnie tylko, panie przewodniczący, Wysoka Rada, ja chciałem tylko uzupełnić swoją wypowiedź, tylko mam prośbę jeszcze do pana dyrektora, który mi przygotował wykaz i przejechane kilometry naszych karetek w roku 2018, a jeszcze bym chciał prosić, aby mógł nam pan przygotować też wykaz czasów dojazdu do pacjentów w roku 2018, tak jak to w poprzednie lata pan robił, także bardzo bym prosił za 2018 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, pan radny, pan starosta Witold Darłak się zgłasza do głosu. Na te wszystkie sugestie, panie przewodniczący, chciałem odpowiedzieć. Szanowni państwo, i pan radny Świerad, i pan radny Drost o sprzątaniu czy o zimowym utrzymaniu tutaj podnosili temat. Chciałbym poinformować szanownych państwa, że w ramach podpisanej umowy na zimowe utrzymanie
jest również w tej umowie zapis o jednorazowym jakby sprzątaniu tych ulic po zimie. I w trakcie, te jesteśmy w tej chwili, no nie wiem, czy to trochę nie za wcześnie, ale już pewne dyspozycje wyszły, bo zakładamy, że tej zimy rzeczywiście już nie będzie. I to sprzątanie, jesteśmy w trakcie jakby uruchomienia tego sprzątania. Również jak tutaj czytałem na sprawozdaniu, w zakresie takiej doraźnej naprawy dróg, w tej chwili te najbardziej konkretnie trzy drogi, czyli w Górze Robczyckiej, w Brzezinach i w Kozodrzy, tak no ekstra, jakby to powiedzieć, te drogi się nam popsuły i te dziury bardzo uciążliwe są, więc jest zlecenie na taką doraźną naprawę, ale również przygotowujemy procedurę na takie szersze przeprowadzenie tych remontów dróg. Będzie tego sporo, choć no na razie to nie za bardzo powiem, widzę pieniądze na to, no ale myślę, że jakieś kwoty wygospodarujemy, żeby trochę tych remontów przeprowadzić, bo przypomnę, że w zeszłym sezonie takich gruntownych remontów dróg nie przeprowadzaliśmy, było tylko takie lepikowanie z piaskiem, nie było takie powierzchniowe, nie było takiego konkretnego łatania tych dziur, więc mamy trochę zaległości i musimy to wykonać. Natomiast też tak tutaj do pana Józefa taka prośba, bo takie trochę wysypisko zrobiliście sobie na naszej działce powiatowej. To jest działka przy obwodnicy między naszymi boiskami, a obwodnicą jest działka powiatowa, na której firma, która sprząta ulice gminne, wysypuje te śmieci, panie radny, panie kierowniku. I noszę się z zamiarem napisania takiego dość mocnego pisma do pana burmistrza, bo nas tutaj burmistrz próbuje stawiać do pionu, że nie sprzątamy ulic, a ze strony gminy Robczyce wychodzi tak, że sprzątacie i wysypujecie na naszą działkę śmieci. No nieładnie powiem, tak się nie robi. Więc trzeba będzie się tym troszkę zająć i spowodować, żeby tam te, bo już dwa razy było, upominaliśmy się o to, Wydział Dróg zrobił zdjęcia, Wydział Dróg? Macie zdjęcia. No, wywołany temat, no to się bronię też. Natomiast co chodzi o projektowanie, to rzeczywiście no, nosimy się z zamiarem takiego dość szczegółowego opracowania i mam nadzieję, bo też dzisiaj na komisji była dyskusja o tym, żeby komisja, członkowie komisji przyjechali się po tych drogach i posprawdzali stan tych dróg, ale pewnie też i wskazali różne miejsca, czy te takie bardzo newralgiczne, potrzebne, gdzie będzie potrzeba budowy chodników. Więc tak odnosząc się do projektowania tych chodników, to rzeczywiście no też musimy pieniążki na to wygospodarować, żeby to te projekty dokonać. Nie wiemy jeszcze, jakie będziemy mieć, jakby to powiedzieć, te oszczędności na tą sesję marcową. Śmiem twierdzić, że nie będą to duże, ale no jakieś kwoty się znajdą i przynajmniej projekty tych chodników będą wykonane. Rzeczywiście tutaj ta droga z Lubzidy do Okonina jest bardzo mocno używana. Ja pozwoliłem sobie też włączyć GPS-a w Dębicy i wskazanie na wielopole pokierowało mnie tą właśnie drogą i myślę, że wielu użytkowników drogi, zwłaszcza gdzieś tam z nawet zachodu Polski, którzy wybierają się w Bieszczady, właśnie tą drogą przejeżdżają. Natężenie ruchu jest dość spore. Musimy się temu przyglądnąć i coś zrobić, żeby podnieść bezpieczeństwo na tej drodze. Tam jest rzeczywiście, choć nie ma wielu domów, ale jest potrzeba budowy tych chodników, więc na pewno organizacja ruchu również, jak i jakieś inwestycje związane z tym bezpieczeństwem na tej drodze będą potrzebne. Hałas przy szpitalu, aha, to już było tłumaczone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Dziękuję. Kolejny punkt to sprawy różne. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa chciał zabrać głos? No jeszcze nic się nie dowiedziałem, panie przewodniczący, odnośnie naprawy tego osuwiska w Nawsiu i jeszcze karetki. To jeszcze wcześniej się zgłosiła pani starosta. Aha, w sprawach różnych. To jeszcze, aha, tu jeszcze odpowiedź jest do poprzedniego punktu, tak? Pan dyrektor Leśniewski, tak? Nie. Czy pan starosta? Tak. Dobrze. Szanowni Państwo, to będzie bardzo trudne. 24-godzinny czas pracy tej karetki w Wielopolu. Śmiem twierdzić, że to będzie tak trudne, jak było trudne w ogóle utworzenie tam miejsca do stacjonowania tej karetki. Mniej więcej taki poziom trudności tutaj oceniam, dlatego że są dokładne wytyczenia i na podstawie analiz ta praca tej karetki została utworzona. A ilości wyjazdu tej karetki, to tak myślę, z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia wydaje się, że ktoś na dyspozytorni w Krośnie, czy każdy dyspozytor, który ma informację, że w tym miejscu stacjonuje karetka pogotowia, po prostu podświadomie zawsze zwraca na to uwagę. To jest takie, wydaje mi się, socjologiczne, można by tu powiedzieć, podejście do tej sprawy. Jest nowy punkt, więc ten punkt trzeba aktywizować i dlatego tych wyjazdów jest tak dużo. Ale to też pokazuje, że ta racja służb i decyzja pani wojewody, żeby tam umieścić tą karetkę, była jak najbardziej potrzebna, racjonalna i się sprawdziła. Natomiast, no, tak jak tutaj mówiłem, utworzenie czy funkcjonowanie jej w ramach 24 godzin będzie sprawą bardzo, nawet powiedziałbym, bardziej niż bardzo trudną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan Marcin Świerat. Pani starosto, musi pani chwileczkę jeszcze poczekać. Ja tylko króciutko, ale panie starosto, ja myślę, że jest tu też i pani przewodnicząca rady, i pan wójt u nas na sali, i myślę, że tu mieszkańcy, to, że pan powiedział, że to jest tylko jakieś socjologiczne podejście, że 560 razy karetka jechała, to może by trzeba było sprawdzić, czy ona czasem nie jechali panowie na próżno. Bo moim zdaniem, jak ktoś dzwoni po pogotowie, to chyba nie dzwoni po to, żeby się karetka w Wielopolu nabić statystyki. A można zapytać mieszkańców, czy ta karetka jest potrzebna, czy nie jest. Naprawdę, proszę Państwa, 407 razy, jak pan dyrektor tutaj napisał, jeździ w naszym rejonie operacyjnym, czyli mam na myśli tu chyba powiat, a poza 157 razy. Ta karetka jest potrzebna i ja bym tu pana prosił, panie starosto, żeby pan, jeżeli pan tak tutaj słusznie chwali panią wojewodę, że dobry był ruch, że karetka jest w Wielopolu, to jednak spróbować jeszcze z panią wojewodą porozmawiać chociaż, że jednak, żeby zostawiła tą karetkę na 24 godziny. Może wykorzystajmy to, że mamy posłów naszego regionu, senatora, również radnego wojewódzkiego, i może argumenty się znajdą, bo jak pan widzi, to, że ona jest potrzebna, to wszyscy wiemy. A nikt nie mamy jeszcze tu rozpisek, panie dyrektorze, czy są takie dane, czy w nocy jeździ więcej, czy w dzień, ale myślę, że i w nocy też jest potrzebna, więc dlatego dalej apeluję do pana i proszę o to, aby podjąć jakieś działania, żeby tę karetkę na 24 godziny zostawić w Wielopolu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan ad vocem, pan starosta, tu widzę, że się jeszcze. Panie przewodniczący, jednym zdaniem, bo to pan radny mnie nie do końca zrozumiał. Ja nie powiedziałem, że ona jeździła na darmo, albo na pusto, albo jakieś fałszywe alarmy były. Tylko jeżeli jest dojazd, na przykład, nie wiem, do miejscowości położonej dokładnie w połowie drogi między Robczycami a Wielopolem, no to równie dobrze by mogła do tego miejsca dojechać karetka z Robczyc, a była dysponowana karetka właśnie z Wielopola. Dlatego o tym chciałem powiedzieć. Czyli jeżeli jest jednakowa odległość dojazdu do tego miejsca dwóch karetek, na przykład ze Strzyżowa i z Wielopola, no to była dysponowana karetka właśnie z Wielopola, a nie z Strzyżowska. I to chciałem powiedzieć, tak dyspozytornia w Krośnie działała.
Natomiast rozmowy z panią wojewodą na ten temat już były. Nawet byliśmy z wicestarostą również między innymi w tej sprawie u pani wojewody. No i tak nam właśnie sprawę przedstawiła, że no oczywiście ona może działać 24 godziny, jeżeli samorząd do tych brakujących 8 godzin dopłaci czy zapłaci za stacjonowanie czy za funkcjonowanie przez te brakujące 8 godzin. Ale no tutaj no powiem, że ręce rozkładam, bo nie widzę takich środków, żeby dopłacać do tego, aby ta karetka przez te brakujące godziny na koszt powiatu stacjonowała i funkcjonowała na terenie Wielopola. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze panie przewodniczący, można króciutko tego panie starosto, ja też chcę, żeby mnie pan dobrze zrozumiał. Bardzo krótko, proszę bardzo. Oczywiście wiem, że panu nie chodziło, że ktoś bije tam te wyjazdy jakby sztucznie, ale po to ta karetka jest, żeby skrócić czas dojazdu do pacjenta. I o to chodziło przede wszystkim. Myślę, że pan dyrektor tutaj jak nam przygotuje następną statystykę, to będzie wyraźnie zaznaczone, że ten spadek czasu dojazdu na terenie gminy Wielopole zwłaszcza się zmniejszył do pacjenta, a o to chodziło chyba. A jeszcze jak już pan mówi o kosztach, to w związku z tym mam wniosek kolejny do pana dyrektora. Jaki to by był koszt, panie dyrektorze, i też proszę o przygotowanie takiej informacji, jeżeli te 8 godzin miałby powiat dopłacić do tych 8 godzin, jaki to by był koszt? Jeżeli pan starosta mówi, że my możemy dopłacić, to chciałbym wiedzieć, jaki to by był koszt właśnie, ale na następną właśnie w ciągu tych 21 dni. Także bardzo proszę o taką informację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widzę, że pan dyrektor chyba się podnosi tutaj do... Nie. Nie, dobrze. Pani starosta, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałam w imieniu Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zaprosić Państwa do udziału w obchodach powiatowego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Powiatowe obchody, które odbędą się już po raz czwarty. Pan starosta zapraszał na powiatową galę sportu. Pragnę Państwa zaprosić na uroczystości, które będą towarzyszyły tym obchodom. Rozpoczną się 1 marca. I o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie odbędzie się uroczysta msza święta dla oczywiście i uczniów, nauczycieli, wychowawców, rodziców, zaproszonych gości, wszystkich mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Będzie również to msza połączona z programem artystycznym z udziałem naszej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych. Po tej uroczystej mszy, po programie artystycznym będzie prezentacja sztandarów, a więc zapraszam również organizacje do udziału w tym święcie, w tej uroczystości, w tym wydarzeniu, a następnie złożenie wiązanek i zapalenie zniczy pod memoriałem Sybiraków. W tym dniu również 1 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie jest projekcja filmu Ułaskawienie, także zapraszam serdecznie na godzinę 19, a tutaj w Ropczycach Towarzystwo Regionalne Przyjaciół Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej, jest obecny pan Andrzej Czochara, to potwierdzi, o godzinie 17:30 w Ropczycach jest uroczyste złożenie wiązanek pod krzyżem bohaterów Powstania Styczniowego, później także uroczysta msza święta, a w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej mamy projekcję filmu Wyklęty. Z kolei 3 marca są uroczystości w Sędziszowie Małopolskim, jest uroczysta msza podobnie w Wielopolu Skrzyńskim i Wieżycach, także tutaj zapraszamy serdecznie. 4 marca, proszę Państwa, w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej jest otwarcie wystawy Bowinniśmy im pamięć. I także tutaj podczas tej wystawy wystąpią przede wszystkim rodziny Ludwika Marszałka, żołnierza wyklętego. Będzie to pan Krzysztof Marszałek i pani Emilia Bujak, a więc będzie to spotkanie ze świadkami historii. A także wówczas będziemy mogli przede wszystkim oglądać, być świadkami otwarcia wystawy przygotowanej przez panią dyrektor tutaj Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej, przez panią Agnieszkę Ochał i pana Szymona Pacynę. Także serdecznie zapraszam.
Powiem tak, że te powiatowe obchody objął swoim honorowym patronatem Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Rzeszowie, dyrektor tego instytutu, jak również tutaj pan starosta, a także burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, pan Bogusław Kmieć. Mam nadzieję również, tutaj proszę serdecznie media, aby również wzięły, współuczestniczyły z nami w tym przeżywaniu tego wydarzenia. Pozyskaliśmy, proszę państwa, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, takie tutaj materiały informacyjne na temat żołnierzy wyklętych, biogramy. Mamy również tutaj długopisy, także z tej okazji będą po prostu wręczane uczniom podczas tych uroczystych obchodów 1 marca. Ponadto Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, tutaj dziękuję pani dyrektor, pani Marcie Różańskiej, przygotował wystawę, która nam dzisiaj towarzyszy podczas sesji Żołnierze Niezłomni. I chcę jeszcze powiedzieć, że 11 marca będą eliminacje powiatowe turnieju poezji i prozy, turnieju recytatorskiego Zawsze Wierni. I z naszych szkół, proszę państwa, uczestniczą naprawdę świetni recytatorzy. Wszystkie szkoły tutaj zgłosiły swoich uczniów, szkoły prowadzone przez powiat, ale również 11 szkół podstawowych zadeklarowało także udział w tym turnieju z patronatem oczywiście honorowym pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. I 5 powiatów było w poprzedniej edycji, teraz dołączył kolejny powiat łańcucki, a więc 6 powiatów będzie i uczestników, mieszkańców tych powiatów będą zmagać się podczas turnieju wojewódzkiego, który zaplanowany jest na 14 marca. Ten turniej będzie odbywał się w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej. Zapraszam państwa serdecznie, żeby również i zaangażować się w te obchody, w te wydarzenia, które będą właśnie tutaj odbywać się, będą miały miejsce w dniach marcowych. Także dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. I to było w punkcie 7. Jeśli nie ma więcej pytań, przechodzimy do punktu 8. Zamykam 5. sesję Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i dziękuję za udział. A ja zapraszam członków zarządu na posiedzenie zarządu jeszcze.